Dzień dobry, zapraszam do kolejnej rozmowy. Dzisiaj naszym gościem będzie Szymon Pękala, więc możemy powiedzieć, że Szymon mówi u Jaruzelski, która zaprasza i będziemy mówili głównie o nowej, pierwszej książce Szymona, Wojna idei, świetnej książce, ale już więcej powiemy Państwu w rozmowie, a książkę niestety fizycznie jej nie mam, przeczytałam w PDF-ie, natomiast już w przyszłym tygodniu książka będzie dostępna w księgarniach. Zapraszam do rozmowy. Dzień dobry, Szymon. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że znowu się widzimy i z okazji Twojej książki i o tym będziemy dużo rozmawiać, ale tak na gorąco, ponieważ wczoraj byłeś na spotkaniu, jak to krytyka polityczna nazwała, wielkim coachem alt-rightu. Tak jest. I Jordanem Petersonem. Tak, wczoraj było warszawskie spotkanie z Jordanem Petersonem i przyciągnęło 3,5 tysiąca osób i z tego, co dostawałem informacje tam od organizatorów, to rozeszły się one szybciej niż nie jeden koncert rockowy i samo to powinno o czymś świadczyć, że to jest najważniejsza rzecz w temacie w ogóle Jordana Petersona, czy ktoś się z nim zgadza, czy ktoś się z nim nie zgadza, to ewidentnie czegoś on dotknął w naszej kulturze, skoro taka masa ludzi chce go, czuje, że dostatecznie czegoś w nich dotknął, że chcą wiedzieć tego wszystkiego więcej. Także myślę, że będzie masa różnego rodzaju relacji z tego wydarzenia, prawda, i tak dalej. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że tak bardzo pozytywnie odebrałem to, bo też nie szedłem tam z żadnymi specjalnymi oczekiwaniami czy czymś takim, a myślę, że bardzo ciekawe to spotkanie, ciekawe tematy były poruszone, bo było to tak naprawdę Q&A. To znaczy byli ludzie zgłaszali z widowni pytania, zostało ich wybranych kilka, prawda, niektóre nawet nie do końca wygodne, że tak powiem, to też na plus. Ale to tak zdradzisz na przykład takie pytanie? Tak, jasne, no tak, było pytanie na przykład, że było pytanie o tym, dlaczego wstęp na backstage, tak, po evencie kosztuje 700 zł. I jeżeli mówił, że każdemu, kto chce z nim porozmawiać, poświęca odrobinę czasu, to dlaczego ten wstęp kosztuje 700 zł i czy to nie jest hipokryzja? Został przeczytany i był segment odpowiedzi na to pytanie przez Jordana Petersona. Jordan Peterson odpowiedział, że po pierwsze, na pewno nie obiecywał nikomu, że każdemu, kto chce z nim porozmawiać, poświęca chwilę, bo to jest fizycznie niemożliwe. A po drugie, proszę nie zapominać, mówi do widzowni, że ja jestem podłym kapitalistą. I było bardzo obszerne tyrada, że tak powiem, na temat tego, czym są pieniądze, do czego służą i co on z nimi robi i tak dalej. I że może jestem złym kapitalistą, ale nie jestem hipokrytą. A powiedz mi, a w jakiej on w ogóle formie? No bo to była jakaś taka długotrwająca depresja w związku z chorobą żony. To prawda i szczerze mówiąc w ogóle tego już nie widać. Przynajmniej wczoraj, tak? Bo z tego, co wiem, on tam ma różne fazy, prawda, wzloty i upadki w tym wszystkim, ale wygląda na to, że się zupełnie po tym pozbierał, więc też dobrze to widzieć, prawda? Bo życzymy jak najlepiej. No ale mówiłeś mi przed programem, że no, zostałeś wyróżniony, no. Tak, dzięki uprzejmości wydawnictwa Fior i Krzyśka Zubera zostałem zaproszony również na prywatną kolację z Jordanem Petersonem w gronie, zdaje się, 8 osób i była tam naprawdę bardzo interesujący przekrój osobowości tam był, ponieważ mieliśmy profesora Zybertowicza, mieliśmy też profesora Matczaka i paru jeszcze innych ludzi i była bardzo ciekawa dyskusja związana z tym wszystkim, związana z, i z tymi rzeczami, które się dzieją w Polsce i z tymi rzeczami, które Peterson porusza, także bardzo się cieszę i bardzo mogę podziękować Krzyśkowi tutaj za zorganizowanie tego wszystkiego i za wyróżnienie mnie również w ten sposób, bo mieliśmy okazję też zamienić parę słów i kilka rzeczy poruszyć, co cieszę się, że miałem okazję i tak nieoficjalnie zdradzę, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to być może za jakiś czas uda się, bo jakby być może wiecie, było możliwość, że Peterson będzie przeprowadzał jakieś wywiady w Polsce. Tutaj, prawda, ostatecznie się na to nie zdecydowano, żadnych wywiadów tutaj nie było, ale jeżeli dobrze pójdzie, to być może za jakiś czas uda się zrobić taki wywiad online i będzie Peterson oficjalnie w polskim internecie i być może porozmawiamy troszeczkę o tych rzeczach, które faktycznie martwią Polaków, a niekoniecznie ludzi w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wbrew temu, co niektórym się wydaje, to są kompletnie różne rzeczy.
No tutaj nasi widzowie, to szczególnie jeśli chodzi o Kanadę, to też dużo o tym piszą. Zainicjowałeś i jesteś teraz, można powiedzieć, już publicystą, który wydaje książkę. I książka, której niestety fizycznie, proszę Państwa, nie mamy, czytałam w PDF-ie, czego nie lubię, bo lubię mieć książkę tutaj tak, żeby było pozaznaczane wszystko po jakimiś karteczkami i że można byłoby cytować. I książka Wojna i Deli, czyli myśl i podtytuł Myśl po swojemu. Powiem Ci i Państwu również, że sięgając po tę książkę, wiedząc, że mamy się też w związku z tym spotkać i o tym rozmawiać, to tak myślałam sobie, no tak, właściwie znam Twoje programy kilkakrotnie, bo wiesz, i ja byłam Twoim gościem, Ty moim, też byliśmy udział w jakichś tam wspólnych debatach i że właśnie tak powinniśmy tak usiąść, pokiwać głową i no wiadomo, tak? Wiadomo, natomiast było tych rzeczy, rzeczywiście bardzo dużo rzeczy, które mnie poruszyły, wydały mi się jakieś świeże czy też nowe. I oczywiście o tym będę chciała mówić. Też jednocześnie zwracając się do Państwa, że no, mam świadomość, że bardzo wielu widzów jest widzami zarówno Szymona, jak i moimi. W związku z tym pewne tematy będą takie, że będą Wam znane. No, ale pamiętajmy też, że nie wszyscy. W związku z tym, jeżeli będziemy się powtarzać, to przepraszamy, ale no, żeby zadowolić w jakiś sposób jak najszersze grono. I od czego myślałabym, żeby zacząć? Zacząć mocno, czyli o tym, o leczeniu z katolicyzmu. Tak. Rozumiem. O leczeniu z katolicyzmu, to znaczy, jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi o aspekt, w którym sfera publiczna w Polsce, prawda? A nie, o, już wiem, o co chodzi, bo już przez chwilę myślałem, że chodzi o co innego. Już sobie przypomniałem, o co chodzi. Chodzi o postulat przymusowego leczenia z katolicyzmu, to znaczy tak za pomocą leczenia psychiatrycznego, tak? To znaczy, który został użyty jako taka konstrukcja retoryczna w książce, że to jest postulat tak absurdalny, oczywiście, prawda, tak niedorzeczny, że przecież nikt nie mógłby na poważnie wygłaszać takich tez, tym bardziej w Polsce, gdzie nawet jak ktoś nie jest katolikiem, no to przecież wie, że żyje w kraju z określoną tradycją, prawda, i nie ma tutaj tego typu w ogóle retoryki, praktycznie. Natomiast było pytanie, prawda, takie retoryczne postawione w książce, czy mogłoby powstać środowisko, w którym taki postulat nie tylko mógłby być tolerowany, ale nawet zachęcany, czy podnoszony do rangi jakiegoś, no, że może byśmy to kiedyś zrealizowali, nie? Żeby katolicyzm był leczony psychiatrycznie jako choroba i był traktowany jako coś takiego. I jest przedstawiony, prawda, w książce proces, jak czysto hipotetycznie mogłoby się wytworzyć takie środowisko, odfiltrowując, prawda, ludzi, którym się to nie podoba, prawda, przyciągając, którym bardziej radykalne środowiska, bardziej radykalne idee mogą tutaj bardziej do nich przemawiać. No i na końcu niestety jest podsumowanie, że to nie jest czysto wymyślona retoryczna konstrukcja, tylko to jest postulat, który został rzucony na poważnie ze sceny podczas Dni Ateizmu bodajże w 2014 roku, nie jestem tutaj dokładnie pewien, i Andrzej Dominiczak, tak, który prezes Polskiej Fundacji Humanistycznej, również no, zagorzała osoba niewierząca, która dostrzega problemy płynące z religii w naszym kraju, wszystko tutaj jak najbardziej, no, był zszokowany, że ktoś może postawić taki postulat, rzucić go ze sceny, ale bardziej zszokowany był tym, jakie gromkie brawa to zebrało z widowni i tym, że później w tam kuluarowej dyskusji wyszło, że no, być może nie wszyscy się zgadzają, ale entuzjaści takiego rozwiązania są zdecydowanej większości. I że to jest doskonały przykład tego, jak bańka informacyjna, gdzie ludzie głaszczą się po głowach, że tak powiem, i przytakują sobie cały czas, ostatecznie prowadzi do wytworzenia się, do przestrzeni, w której mogą padać i mogą być znormalizowane poglądy czy idee,
tak radykalnie odległe od tego, co jest dopuszczalne w przestrzeni publicznej, mhm. że na pierwszy rzut oka mogą się wydawać tylko właśnie taką czystą retoryczną koncepcją. A wymyślmy sobie jakieś radykalne argumenty. Nie, są grupki, gdzie to trwa. I to nie jest tylko kwestia tego przestrzegania przed czymś takim, to nie jest tylko kwestia, że bo tutaj są niebezpieczne idee, może ktoś to zrealizuje. No nie, ci ludzie nie mają szansy na żadnej realizację czegoś takiego, ale warto zwracać, wiedzieć, jak to działa i samemu chronić się przed wchodzeniem do takich baniek, nawet z czysto egoistycznych powodów, ponieważ, kontynuując wątek z książki, kiedy ja przytoczyłem te słowa, oburzenie pana Dominiczaka i to, że w tamtej grupce na dniach ateizmu był to entuzjastycznie przyjęty postulat, prawda, żeby leczyć przymusowo psychiatrycznie katolików, przytoczyłem go w debacie panu Jarosławowi Kowalowi. Czyli leczyć z wiary, tak? Nie tak, leczyć, po prostu z wiary. Z wiary, przepraszam, mhm. z wiary, żeby leczyć, dokładnie tak. Przytoczyłem go w debacie z prezesem Polskiej Koalicji Ateistycznej. I pan prezes stwierdzi, że to jest bardzo, że to co, w czym problem? No, że przecież, a co, mamy ich zastrzelić? Nie? Że albo się ludzi leczy, albo zastrzeli. No to przecież wszystko, on nie wie, czym się pan Dominiczak bulwersował. I to mówił prezes Polskiej Koalicji Ateistycznej, bo wydawało mu się, że to jest zupełnie normalny postulat. I oczywiście w komentarzach pod tą debatą niemalże wszystkie osoby niewierzące się kategorycznie potępiły tę wypowiedź i uczyniły wszelkie kroki, by się odciąć od skojarzenia z takimi ludźmi i takimi fanatykami. To znaczy ludzie, którzy są teoretycznie prezesami koalicji ateistycznej w Polsce, wypowiadają sądy i tezy, które są biegunowo odległe nie tylko od ogółu polskiego społeczeństwa, ale nawet od polskich osób niewierzących, prawda? Przeciętna osoba niewierząca nie chce mieć nic wspólnego z taką przecież retoryką. A tymczasem są osoby, którym się wydaje, że to jest zupełnie normalny pogląd i że warto się nim pochwalić w przestrzeni publicznej, że nawet nie warto się na niego oburzać. I to jest pięknie pokazane, jak bańki informacyjne prowadzą do nieświadomej radykalizacji. Ludzie wyznają radykalne, naprawdę bliskie ekstremizmowi poglądy, bo jeżeli mówimy o przymusowym leczeniu sporej części populacji, to są poglądy ekstremistyczne przecież, prawda? I nie wiedzą, że to jest radykalizm. Wydaje im się, że to jest coś, czym warto się pochwalić. Więc jeżeli nie chcecie się znaleźć w sytuacji, gdzie będziecie się chwalić rzeczami, którymi lepiej być może się nie chwalić, to nie zamykajmy się, nikt z nas się niech nie zamyka w bańkach światopoglądowych. No i teraz druga bańka, która będzie dotyczyła tego samego jakby, czyli terapii leczenia psychiatrycznego, no to będzie akurat terapia konwersyjna, która ma leczyć z homoseksualizmu, która w wielu krajach jest zakazana. Często robią to księża, często z wykształceniem też psychologicznym. I mimo, że chyba w 1991 roku WHO jakby stwierdziło, że orientacja homoseksualna nie jest żadnym zaburzeniem. To jednak się tutaj odbywa. Ma tą drugą nazwę, która jest taka bardziej już dająca do myślenia, czyli to jest reparacyjna, czyli taka, która ma zreperować tą osobę o tej orientacji, nawrócić ją na właściwe tory. No i myślę, że takich zwolenników, że rzeczywiście osoby homoseksualne powinny być poddawane takiej terapii, może przymusowej, również znajdzie się taka bańka. Myślę, że bez najmniejszego problemu znajdziemy taką tego typu. No, zresztą można znaleźć przecież pod wszelkimi kontrowersyjnymi tematami ocierającymi się o tematy LGBT i tak dalej. Może nie zawsze, ale często znajdziemy komentarze o leczeniu tych ludzi, w cudzysłowie, prawda? Pomimo, iż tak jak tutaj powiedziałeś, po pierwsze, to jest może zacznijmy od tego, znaczy tego tematu akurat nie ma w książce, tak? Ale tak zwana terapia konwersyjna to jest przede wszystkim jedno wielkie oszustwo, bo ona po prostu w żaden sposób nie działa, tak? Nawet gdyby ktoś coś chciał, prawda, zmienić, to po prostu nie ma takich rzeczy, które są, ludzie obiecują ludziom jakieś zmiany. Wyleczeniem jest niby małżeństwo.
Martyna Śnita, więc jakby powrót do takich czasów, kiedy przed coming outem taki, że... O tym nie słyszałem. Tak, tak, że właśnie no, osoby homoseksualne tak zawierały związki małżeńskie, miały i to dzieci. Było, to się i oznaczało, że to jest wyleczenie. Tak, że to jest, znaczy nie, no nie, no nie wyleczenie. Znaczy, no wie, w cudzysłowie, tak, oczywiście. Tak, podwójne życie, które prowadziły za przyzwoleniem lub też bez wiedzy współmałżonka. Dodam jeszcze z takich już takich naprawdę złowieszczych po prostu skutków tego typu zjawisk, bo jak być może pewnie niektórzy wiedzą, w krajach anglosaskich były te terapie konwersyjne niejednokrotnie, była na przykład sposób związany z elektrowstrząsami, prawda, i tak dalej. I to oczywiście nie było żadnego wyleczenia, bo nie ma czegoś takiego, ale z tego co czytałem, to były przypadki na przykład po czymś, co jest w zasadzie torturami, prawda, nawet jeżeli tam skierowanymi tam, że tak powiem, w świetle prawa, wzbudzało w ludziach odruchowy wstręt, tak, prawda? Ja nawet mogę powiedzieć, że to było, bo to jednym z filmów, które oglądałam, i było to pokazane, i to było tak, no, na zasadzie powiedzmy takiej terapii behawioralnej, ale taki bardziej od Pawłowa, czyli na przykład mężczyźnie homoseksualnemu pokazywano zdjęcia nagich mężczyzn i w tym momencie, kiedy on oglądał te zdjęcia, to był rażony prądem, czyli żeby to w nim wywoływało, no właśnie, niepożądanie, a lęk przed bólem. Tak, ale to oczywiście nie zmieniało tego, jacy to ludzie są, tylko wzbudzało w nich wstręt do własnego impulsu, prawda? Co zostawiało czy ich lęk w stanie... po prostu przed tym... Tak, bo skojarzenie, prawda, tak. na zasadzie odruchu. Także tak warto sobie zdać sprawę, co właściwie mówią ludzie, którzy piszą nawet gdzieś tam swobodnie w komentarzach, że tych ludzi powinno się leczyć. Co ta osoba ma na myśli, czy ta osoba wie, co w ogóle ma na myśli, a może właśnie wie i właśnie to pisze, prawda? Więc tak, jak najbardziej, bez najmniejszego problemu znajdziemy również bańki, w których ludziom się wydaje, że tego typu pomysły są w jakikolwiek sposób dopuszczalne. Tak, ale i teraz dochodzimy do takiego, też do tych baniek, że możemy mówić o rzeczywiście, i chyba się powinno leczyć osoby, ale nie z powodu poglądów czy orientacji, tylko z powodu, powiedzmy, zbyt radykalnego podejścia, czy jakiegoś takiego kompulsywnego, czyli powiedzmy jakaś taka dewocja związana na przykład z tym jakimś biczowaniem się na przykład, prawda, jakaś kompulsywna. No, ona przybiera kształt, że tutaj chodzi o religię, równie dobrze mogłaby być czymś innym na przykład, nie wiem, jakiś seksoholizm, który rujnuje życie i tej osoby, i jej bliskich, i jeszcze jakichś innych rodzin. Więc w takich przypadkach, kiedy to ma charakter rzeczywiście jakiejś choroby, a nie wiary czy też orientacji seksualnej. Istnieją zaburzenia prowadzące do zachowań szkodliwych dla jednostki po prostu bezpośrednio, ale nie każde takie jest, prawda? Nie każdy osąd, że dane zachowanie czy przekonanie jest szkodliwe, ma odzwierciedlenie w tym, że ono faktycznie jest, tak jak mówię, prawda? Można rozróżniać między tego typu rodzajami po prostu zjawisk. Jest to bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, on jest tam oczywiście rozwinięty. Pisałeś również zaczynając swoją książkę w pierwszych tych rozdziałach, my oczywiście też pokażemy, nie mamy tej książki fizycznie, pokażemy też te rozdziały, jakie są ich tytuły, i to też już Państwu da jakby taką, no, myślę, że zachętę zdecydowaną do przeczytania książki. I to, co Ciebie charakteryzuje i z Tobą jest kojarzony, chociaż Ty w przypisach podajesz nazwisko osoby, która to słowo to zależyzm po raz pierwszy powiedziała, i też to słowo, które wygrało w jakimś konkursie mowy młodzieżowej. Tak, młodzieżowe słowo roku, słownika PWN, tak. I ten co zależyzm starałeś się wytłumaczyć w tych pierwszych rozdziałach, żeby nie mylić z pewnymi rzeczami, takimi jak... że prawda zawsze jest pośrodku, symetryzm, centryzm, czy też tumiwizm, tak? Czyli że skoro tak naprawdę nie wiem, skoro tak naprawdę nie mam jakichś poglądów i nie mam na coś takiego bezpośredniego wpływu, to powinno być mi to obojętne i właściwie no, pewnego rodzaju apatia i indywidualna, i społeczna. Tak, no i właśnie chciałbym, żebyś powiedział, co mnie jest tym to zależyzm, i w odróżnieniu od tych
innych, które się przypisuje temu tozależnemu syzmowi. Tak, to jest, się zaczęło jako takie żartobliwe niby stwierdzenie, prawda, ale to się przekuło, mam wrażenie, w taką zupełnie śmiertelnie poważną postawę. I tutaj postarałem się ją sprecyzować, ponieważ wiadomo, też ludzie mają, bardzo często podchodzą, gdy ktoś komentuje, prawda, podchodzą do tego jakoś tak stereotypowo i ja nie dziwię się, prawda, no bo to nie było nigdzie jakoś tak dobrze wyłożone i uściślone, a książka jest okazją, gdzie można to szczegółowo rozpisać i wyjaśnić, co tak, a co nie i dlaczego. Wzięło się to oczywiście z tego, że to na bardzo wiele pytań ja tak spontanicznie odpowiadam, to zależy, no bo to zależy od okoliczności, od skąd do tego podchodzimy i tak dalej, i tak dalej. I w takim największym uproszczeniu to zależy, to jest po prostu założenie, że zjawiska społeczne, tak, jeżeli faktycznie obejmują jakieś są wielopoziomowe i obejmują szerokie przestrzenie, to co do zasady są skomplikowane i wymagają namysłu przed oceną i przed zajęciem stanowiska. I to też z tym powiązane jest właśnie założenie, że ludzie, którzy mają inne zdanie w tych kwestiach, to prawdopodobnie też coś na ich temat wiedzą, co być może nam umyka, że nawet jeżeli powiedzmy, my jesteśmy przekonani do swojej racji, być może z dobrych powodów, być może dobrze to przemyśleliśmy i tak dalej, to nadal osoby, które mają inny światopogląd na złożoną kwestię społeczną, prawdopodobnie też są w stanie dodać coś wartościowego do naszego oglądu, ponieważ no, kontrowersyjne kwestie społeczne są nieoczywiste, bo gdyby były oczywiste, to nie byłyby kontrowersyjnymi tematami społecznymi. I jest też, jest to szerzej rozpisane po prostu. W książce również na przykładach, myślę, że dość dobrych. I jest też taki podrozdziałik tego, mianowicie herezje. Ponieważ jest szereg herezji tozależyzmu, właśnie takich jak centryzm, prawdopośrodkizm, prawda, czy tumiwisizm. I ja mówię to zupełnie od razu otwieram, że przyjęcie takiej postawy, że wszystko, że te kwestie społeczne wymagają głębokiego namysłu, jak najbardziej otwiera na pewne patologie, prawda? Tylko że herezja z greckiego oznacza właśnie część, patrzenie na część przy ignorowaniu całości, prawda? Punktowe postrzeganie. Dokładnie tak, jest to punktowe postrzeganie, w którym jednak coś umyka, tak? Jeżeli na przykład ktoś wychodząc z założenia, że trzeba się namyślić nad, że trzeba powiedzieć, to zależy w ocenie jakichś zjawisk społecznych, dochodzi do wniosku, że prawda to właściwie leży po środku zazwyczaj, to jest właśnie wypaczenie tego, to jest jakaś herezja, patrzenie na jakiś jeden element z ignorowaniem całości, bo oczywiście prawda hipotetycznie może leżeć po środku, ale zazwyczaj jednak leży znacznie bliżej którejś ze stron. Tak samo właśnie ta apatia, o której wspomniałeś, że w sumie, że należy to dobrze przemyśleć, więc nie będziemy nic robić. To jest ponownie szkodliwy objaw, pociągnięcie tego do jakiegoś ekstremum, prawda? Że będziemy się tak długo namyślać, że nie będziemy, albo że będziemy uciekać od oceny, prawda? A brak oceny też potrafi być krzywdzący, prawda? Ponieważ jeżeli na przykład właśnie ktoś kogoś krzywdzi, to jak ja popatrzę na to, ja nie chcę tego oceniać, no to niejako legitymizuje tę krzywdę, no bo coś się dzieje złego, jeżeli my tego nie potępimy na przykład, prawda? No to jest ciche przyzwolenie, prawda? Więc jest szereg, tak jak z każdą postawą światopoglądową, filozoficzną, jakkolwiek to ujmiemy, jest szereg potencjalnych problemów, które mogą z niego wynikać i ja zaznaczam, że tego typu problemy mogą być i przestrzegam przed nimi. Jeżeli ktoś chce się angażować w taki tozależyzm, to powinien uważać na popadanie w tego typu. Jest szereg tych postaw wymienionych, prawda? Tak samo jeszcze taka jedna drobna notatka. Jednym z tych herezji jest przekonanie o neutralności światopoglądowej, co jest ponownie kompletnie fałszywe, ponieważ w ogóle nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa. Każdy światopogląd wychodzi z pewnych przesłanek, z pewnych założeń i to one nie są neutralne, ale jednocześnie można mówić, że jakiś światopogląd, że jakaś postawa nie jest neutralna, ponieważ ocenia, tak? Bo neutralność byłaby właśnie czymś na zasadzie nie oceniamy, niech wszystko jest w zasadzie równoważne, nie angażujemy się w żadną ze stron, ale można zrezygnować z czegoś takiego, zaangażować się, ale mieć przekonanie, że to zaangażowanie czy ta ocena jest poprawna, ponieważ jeżeli tylko zakładamy, że rzeczywiście istnieją pewne rzeczy, które są dobre i pewne rzeczy, które są złe, czy to na warstwie osobistych wyborów, czy na warstwie zjawisk społecznych, to jeśli tylko istnieje takie rozróżnienie, to ocena może być bardziej lub mniej poprawna. I nawet jeżeli ta ocena tych zjawisk nigdy z naszej perspektywy nie będzie totalna, no bo nie rozumiemy ich w całości, ale zawsze możemy być bliżej tej poprawnej oceny albo od niej dalej. Więc to nie jest uchylanie, to jest broń Boże, nie jest uchylanie się od oceny zjawisk społecznych.
To też dużą sprawą jest kwestia czasu, prawda? Że pewne rzeczy, które nagle się dzieją i trzeba nagle zareagować, tak. Coś, czemu możemy się przyjrzeć z dalszej perspektywy, z dystansem, sięgnąć też do przyczyn jego, w związku z tym, ale to no, nie w momencie pożaru, żeby strażak się zastanawiał, zamiast gasić, prawda, myślał sobie, ciekawe, kto ten ogień tutaj podłożył, prawda, i rozpatrywał różne wersje. Mówimy o ocenie, ale też poruszasz kwestię prawdy. To jest dla mnie bardzo interesujące, no bo ocena musi zakładać, że coś jest prawdą, tak. Bo inaczej no jest to pewnego rodzaju relatywizm, tak? Że oceniamy coś, co niekoniecznie musi być prawdą. Ja wychodzę trochę z takiego założenia, że do końca nie jesteśmy w stanie, nasz aparat poznawczy i nasze możliwości, mimo że one się teoretycznie zwiększyły, żeby tą prawdę, to tak naprawdę one się zmniejszyły ze względu na to, że mamy tak dużo bodźców, informacji, i fake newsów i nasze emocje, które to jeszcze wszystko zaciemniają ten obraz, że jest to trudne do rozpoznania. I w związku z tym, co jest tą prawdą. Ale ta książka, proszę Państwa, ona ma fantastyczną konstrukcję. Nie wiem, na ile to jest Twoja praca, na ile redaktorska, bo jest to książka, moim zdaniem, popularno-naukowa z psychologii społecznej. Tak bym ją nazwała, ale jednocześnie jej konstrukcja jest dość inżynierska, czyli taka zgodna z twoim wykształceniem. Czyli to jest wszystko właśnie nie na zasadzie, tutaj jakaś jest część takiego jakby eseju, a potem jest najważniejsze rzeczy, które są liczone w punktach podsumowujące, czyli takie no właśnie podręcznikowe. Więc bardzo polecam rzeczywiście przez to, że można bardzo uporządkować też swoje myślenie. Można się też z jakimiś tam rzeczami oczywiście nie zgadzać. Bardzo też takim ciekawym przykładem, jaki dajesz matematycznym, dotyczącym prawdy, że są dwie osoby, które stoją po dwóch różnych stronach i widzą cyfrę. I dla jednej osoby to jest cyfra 6, dla drugiej osoby, która będzie stała z drugiej strony, jest to cyfra 9. No i teraz to chyba w kontekście mówiłeś właśnie, że ta prawda nie stoi po środku. Tak. Bo można by powiedzieć, no to zależy, no bo dlatego to jest 6, a dlatego to jest 9. No ale to będzie znowu właśnie pewien relatywizm, a nie prawda, ponieważ ktoś, kto tę cyfrę tam umieścił. Tak, ktoś ją umieścił w określonym celu i ona najprawdopodobniej coś oznacza, jest podpisem czegoś, prawda? Jest być może oznaczeniem, jest być może kolejnym numerem. I to, że gdy jedna osoba mówi, że to jest szóstka, druga mówi, że to jest dziewiątka, to jedna osoba z tych się myli. I być może da się odkryć, która to jest cyfra, bo być może nawet przed nią są inne cyfry, prawda? Jeżeli będzie to 7 i 8, to można wnioskować, że to będzie dziewiątka, prawda? Nie, wiadomo, nie z ponad wszelką wątpliwość, ponieważ nie wiem, czy jest coś takiego jak ponad wszelka wątpliwość, prawda? Ale jeżeli tylko ta cyfra została tam świadomie przez kogoś umieszczona, to prawdopodobnie miała ona jakiś cel. Natomiast z perspektywy tej to zależystowskiej można tutaj dodać jedynie to, że nawet jeśli to jest powiedzmy dziewiątka, to w pełni rozumiemy, dlaczego ta druga osoba myśli, że to jest szóstka, prawda? I że bo ma do tego powody, bo stoi po drugiej stronie i tak może się to wydawać. Jeżeli my mamy więcej informacji, które nam sugerują, że to rzeczywiście jest dziewiątka, to można się podzielić tymi informacjami, prawda? Można nawet powiedzieć, że ta druga osoba w jakimś określonym kontekście może użyć tej liczby jako szóstki, jeżeli ją sfotografuje z drugiej strony, prawda? To tego nie wyklucza, ale to nie zmienia tego, w jakim celu w jakim sposobie jest ona umieszczona w tym swoim kontekście. Bo jeżeli to jest oznaczenie kolejnej rzeczy, prawda, to nawet patrząc na nią z drugiej strony, nie sprawimy, że ten numer jest inny, prawda, tylko że my na niego co najwyżej inaczej patrzymy. Prawda, ale jest gdzieś u podłoża i jest jakaś prawda, której my, nawet jeżeli oczywiście, że nie jesteśmy w stanie nigdy dociec jej we wszystkich aspektach i ponad właśnie wszelką wątpliwość, mamy ograniczony aparat poznawczy, prawda, widzimy jakby przez zasłonę, prawda, i tak dalej, ale to nie zmienia faktu, że możemy zbliżać się do tej prawdy albo się od niej oddalać. I zazwyczaj robimy to tak właśnie, że
zbliżając się do prawdy, mamy coraz skuteczniejsze przewidywania na temat tego, jak będzie, jak będą działały dane zjawiska, jak będą się rozwijać. Prawda? Jeżeli poprawnie coś zinterpretowaliśmy, to pewnie pozwoli nam to przewidzieć coś na temat tego, jak się dany system zachowa. Natomiast jeżeli system się zachowuje kompletnie nie tak, jakby wynikało z naszej prawdy, w cudzysłowie, to znaczy, że być może się pomyliliśmy. I tutaj mówimy o cyfrach, czy też liczbach, bo się mogą okazać liczbami, jak mówisz. I ten przykład jest bardzo dobry, jeśli chodzi o takie rzeczy poznawcze. Natomiast w sprawie cyfr raczej byśmy się aż tak bardzo nie kłócili, pewno, chociaż emocje. Bardzo dużo poświęcasz czasu i uwagi emocjom w różnym kontekście. Trochę mi to przypomina rozmowę sprzed chyba 2 miesięcy z doktorem Tomaszem Mazurem, stoikiem, który też mówił właśnie o szkodliwości ulegania emocjom, które no, nie służą nam, naszemu aparatowi poznawczemu, naszej percepcji. No i powiodą tą właśnie taką dychotomię poznawczą, który ty piszesz głównie jakby tam, zaczynając od tego, ta prawica-lewica, że to jest takie najbardziej porządkujące świat, choć już dzisiaj tak naprawdę to już czym to jest, to już no nie jest tym jeszcze widzeniem w XX wieku, a jeszcze szczególnie w Polsce. Ale emocje. Zwróciłeś uwagę na bardzo interesującą rzecz, czyli emocje wyrażane za pomocą emotikonów na przykład na Facebooku. I że mamy tam takie możliwości. Lubię, czyli coś jest okej. Nie są wielkie emocje. Aprobata. Mhm. Mamy super, serduszko. Mamy śmiech i to ten śmiech jest takim szyderczym śmiechem. I mam jeszcze to wr czerwoną. Mówię, chyba jeszcze jest jakaś wymiotująca. Jest ich kilka. Ale no właśnie nie ma czegoś takiego, że zwróciłeś uwagę, nie lubię. Co nie znaczy, że właśnie nienawidzę, że jestem wściekły, że chcę obrócić, tylko tak jak jest lubię i nie lubię. Czyli nie aprobuję. Że tego nie ma. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Tak, ponieważ jak jest rozpisane ponownie szeroko w tamtym rozdziale, jest mierzalna obserwacja jest taka, że emocją, która najbardziej popycha ludzi do angażowania się czy na mediach społecznościowych, czy do podawania dalej informacji, czy do właśnie poczucia, że musimy coś zrobić, jest właśnie zagniewanie. Gniew, oburzenie. To jest ta ikonka którą Facebook, tak, którą Facebook dodał tak naprawdę względnie niedawno. Jej nie było na samym początku. Natomiast nie ma tej ikonki nie lubię, no bo co to ma znaczyć, że ja mam sygnalizować komuś, że nie lubię, prawda? Ktoś tamten się poczuje, że ja go negatywnie oceniam, a ja tak naprawdę mam poczucie, że oceniłem, więc koniec, prawda? A jeżeli ja się oburzam o to, to mnie to motywuje do tego, że oburzyłem się i muszę coś z tym zrobić, ponieważ oburzenie zagrzewa do jakiejś walki, prawda? Mm-hmm. I to jest też takie coś, co też się bardzo dobrze objawia w polityce. Ludziom się, tak zawsze się mówi, że politycy rządzą strachem, politycy chcą przestraszyć ludzi. Zarządzanie kortyzolem. Tak, dokładnie. I to też jest oczywiście prawda, ale nie wyłącznie i zarządzanie strachem nie jest najskuteczniejsze na dłuższą metę, ponieważ ludzie, którzy są przestraszeni, chcą się przestać bać, prawda? Natomiast ludzie oburzeni mogą być bardzo długo oburzeni i chcą coś zrobić z tym swoim świętym oburzeniem. I widać to, widać to nie tylko, na wielu płaszczyznach to widać, ponieważ zarówno na mediach społecznościowych, że najbardziej się podają dalej właśnie coś, co kogoś oburzyło, wszystkie oburzające informacje. Facebook nawet zresztą przyznawał już później po opisaniu tekstu tej książki, że wyszły po prostu wewnętrzne jakieś tam korespondencje, gdzie oni zasadniczo wiedzą, że przyzwalają na jakieś tam szerzenie oburzających treści, bo to napędza jak najwięcej kliknięć, ale również to się dzieje na warstwie na przykład właśnie politycznej, prawda, gdzie jak się są też przykłady, prawda, kampanii opisane w książce, kampanii politycznych ostatnich wyborów prezydenckich, gdzie one były nawet nie na przestraszenie wyborcy nastawione, tylko właśnie na oburzenie, jaki ci drudzy są, to są podli ludzie, wobec których musimy się zmobilizować, prawda? Że to już nawet odeszliśmy od sytuacji, że kandydat siebie promuje, tylko to już nawet jest nieistotne, żeby siebie promować, tylko żeby przedstawić tego drugiego jako kogoś, jako wroga, którego nie mam, nie jako potężnego wroga, którego mamy się bać i drżeć przed nim, tylko jako podłego wroga, wobec którego
dlaczego musimy się oburzyć i coś z tym zrobić. Czy to będzie podanie kampanii wyborczej na Facebooku, czy to będzie później pójście, żeby zagłosować. Tak, i też, że nie będzie to, jak napisałeś, że to będzie wróg, a nie przeciwnik. Tak. Z przeciwnikiem można dyskutować. Rozmowy, tak, a z wrogiem można tylko walczyć. To też to słusznie właśnie powiedziałeś, że to oburzenie, no, ono jest jakąś tam złością. I to jest taki mechanizm też obronny, żeby no właśnie nie poczuć się strachu, lęku, takich pierwotnych... tego lęku i to mi się wydaje jakoś takie najistotniejsze. I przerobienie tego w złość daje nam jakieś poczucie sprawczości, kontroli, możemy coś z tym zrobić. Inni też są oburzeni, więc jeszcze czujemy się, że nie jesteśmy z tym sami, więc to niestety działa. To niestety działa. Powiedz, bo... jest ostatni rozdział, który mówisz, jak nie zwariować. Też po drodze są jakieś takie rady, jak uniknąć tego, co w psychologii, ty chyba nie używasz tego sformułowania, ale tego, co w psychologii nazywa się tą zewnątrzsterownością, czyli czymś, co nie jest tak naprawdę naszym jakimś przemyśleniem, ale coś, kto nas bodźcuje w jakiś sposób i manipuluje nami. Czy ty piszesz tę książkę, masz nadzieję, że ona może coś zmienić? Ja absolutnie nie stawiam sobie tak daleko idących celów, jak nie wiem, naprawienie, nie wiem, czegoś wielkiego, czy naszego zasypanie kraju, rowów, czy zasypanie prawda, rowów, prawda, i tak dalej. Nie. Raczej tak bym nie szedł daleko, bo to jest tylko jedna książka, prawda? Ale chciałem dać czytelnikom jakieś konkretne narzędzia do zdrowszego podchodzenia do tego, co się dzieje wokół. Żeby oni sami nie zwariowali, żeby nie ciągnęli innych ludzi w tym swoim wariactwie, prawda? I ja nie sądzę, żeby to miało naprawić nasz kraj czy coś w tym guście, absolutnie nie, ale może komuś pokaże, że na przykład są rzeczy, którymi nie musi się przejmować. I że są rzeczy, które nawet jeżeli brzmią strasznie oburzająco, to być może nie znaczy, że świat idzie, że świat zaraz się skończy, a nienawistni ludzie chcą go zabić, tylko być może bierze się to z innych powodów, być może jest to na przykład bardzo mała, bardzo dobrze zorganizowana grupka, która ma jednak nikły kształt na debatę publiczną, ale na przykład właśnie media społecznościowe są tak zbudowane specjalnie, żeby ci to pokazać, żeby cię oburzyć, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mam naprawdę jakichś szczególnie daleko idących misji w celu tej książki, ale jeżeli ona jakimś ludziom pomoże lepiej zorientować się w tej przestrzeni ideowej w Polsce i zdrowiej podejść do tematu i przestrzec ich przed tymi pułapkami radykalizacji i zamykania się właśnie w takim zero-jedynkowym patrzeniu na świat, to mam nadzieję, że przynajmniej części osób, które to czytają, w ich życiu po prostu będzie miało to jakiś pozytywny wpływ. Bo żyjemy w świecie, w którym faktycznie jesteśmy przebodźcowami, nie każe nam się przejmować rzeczami, na które nie mamy najmniejszego wpływu. I które nie mają wpływu czasami na nasze życie w ogóle też. Otóż to właśnie, że są jakieś straszne, oburzające rzeczy, na które ani my nie mamy wpływu, ani nie mają wpływu na nas, ale my musimy zareagować. Oczekuje się od nas opiniowanie, oczekuje się od nas reakcji na to wszystko, a to nie jest wcale zdrowe dla nas. A ktoś robi na tym kasę. I też warto o tym pamiętać. I jeśli uda mi się osiągnąć jakieś takie niskopoziomowe cele w tym, że być może będzie pojawi się ta idea po prostu, tak, że można podchodzić do tego, do przestrzeni społecznej w Polsce w nieco bardziej zniuansowany sposób, w nieco bardziej spokojny sposób, to jeżeli taki głos zaistnieje dzięki temu gdzieś tam oddolnie, to będę bardzo ukontentowany, że tak powiem. Chociaż uprzedzasz czytelnika, że ta postawa, ona niesie ze sobą nawet nie ryzyko, tylko często pewność tego, że w wielu momentach możemy znajdować się w takiej sytuacji dysonansu poznawczego, który jest dość niekomfortowy, czyli nie jesteśmy czegoś pewni i musimy sobie z tym poradzić, że nie musimy mieć od razu jakiegoś zdania, właśnie nie musimy jakichś emocji wywoływać,
ale nad czym się zastanawiać. No lepiej przyjąć jakieś gotowce i od razu się oburzyć, albo się czymś zachwycić, tam jest między tą ekstazą a dolorozą sobie cały czas pracować. Zwracasz uwagę na to, że też to jest kwestia pewnej dojrzałości emocjonalnej, intelektualnej, że jak się jest młodym, to się ma bardzo taką silną potrzebę takiej polaryzacji świata, właśnie tego dychotomicznego spojrzenia czarne-białe. I jesteśmy no, cały czas w tą stronę też pchani i też, co ciekawą jest twoją myślą, no to pewnego rodzaju, nie używasz tego sformułowania, ja powiedziałam sobie, że to jest takie sformułowanie symbioza radykałów właśnie dwóch przeciwnych ugrupowań. Mamy wrażenie, że to właśnie, no powiedzmy, użyjmy, że to będzie właśnie prawica, czy też osoby bardzo konserwatywne i tradycyjne i osoby bardzo progresywne, światopoglądowo-obyczajowo. I mamy wrażenie, że to są dwa zwalczające się obozy i rzeczywiście na scenie politycznej tak jest, ale z drugiej strony tak naprawdę mogliby oni jedni, istnieć jedni bez drugich. I im dalej to wahadło w jedną stronę się wychyli, tym bardziej wychyli się w stronę drugą. I tak naprawdę służy to radykałom, a bardzo często nam to nie służy. Tak, ponieważ wbrew temu, co niektórym może się wydawać, największym jeżeli ktoś jest ultrakonserwatywny, prawda? Jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, wszelkie zmiany społeczne, że w ogóle świat to już zgnił, prawda, i że zaraz Europa się zawali, wszystko wrócimy do jakichś prymitywnych struktur, prawda, to jeżeli, że musimy nawet nie tyle zatrzymać zmiany, co cofnąć się do tego życia sprzed kilkudziesięciu lat, bo wszyscy chcą tu zniszczyć to, co dobre i piękne. Jeżeli ktoś ma taki światopogląd i promuje go jeszcze, tak próbuje nim zarażać, to dla takiego światopoglądu zagrożeniem wcale nie jest radykalnie progresywny światopogląd. Bo jeżeli sobie wyobrazimy jakiś ekstremalnie progresywny światopogląd, że wszystko, co dorobek kulturowy nasz, to jest zło, opresja, trzeba to obalić, trzeba to zniszczyć i zbudować, wytworzyć rewolucję, stworzyć świat na nowo, to przecież jeśli istnieją w przestrzeni publicznej osoby głoszące takie tezy, to z perspektywy tego radykalnego konserwatysty to potwierdza jego obawy. Mhm. No tak, są ludzie, którzy chcą zniszczyć to wszystko, co ja uważam za dobre i piękne. Widzicie, miałem rację, prawda? I fakt, że te osoby istnieją, potwierdzają jego potrzeby, potwierdzają nie tylko, że ma rację, ale jeszcze usprawiedliwiają w jego mniemaniu oczywiście, usprawiedliwiają radykalną reakcję. No bo skoro tamci radykałowie chcą nas zniszczyć, to my mamy prawo radykalnie zareagować. I z drugiej strony jest dokładnie tak samo. Jeżeli ktoś uważa faktycznie, że wszystkie, cały dorobek naszej cywilizacji to jest opresyjna tyrania, prawda, i najchętniej to musimy się bronić przed tymi strasznymi ludźmi, którzy zrobili nam bytu Trzecią Rzeszę, to jak napotyka osoby, które faktycznie twierdzą, że tak, wracamy z normami kulturowymi o 100 lat wstecz, bo wszystko od tamtego czasu było złe, no to no widzicie, miałem rację. Ci ludzie naprawdę chcą nam zrobić krzywdę i ja teraz jestem uprawniona do radykalnej reakcji. Że ci ludzie legitymizują nawzajem swoje światopoglądy. Tymczasem, jeżeli ktoś faktycznie ma, powiedzmy, radykalnie konserwatywny światopogląd i napotka osobę umiarkowanie postępową, która powie mu, że no sorry, nie zgadzam się z tobą, ale masz rację, że pewne rzeczy, które być może pochopnie próbuje się teraz obalić, mają pewną wartość społeczną, pewne osoby przesadzają w tym, a być może warto docenić, że niektóre rzeczy, które zostały osiągnięte, mają wartość i nawet jeżeli chcemy je zmieniać, to powinniśmy to robić w sposób taki, żeby nie zburzyć czegoś wartościowego po drodze, prawda? No to taka osoba, no to zaraz, to można być postępowym, a nie atakować tego wszystkiego, co jest dla mnie wartościowe. To może ja nie muszę być tak strasznie stać na swoim stanowisku, może ci ludzie mnie nie zjedzą. Może jednak można pogadać. I tak samo w drugą stronę, jeżeli ktoś jest. Jeżeli ta osoba hipotetyczna, radykalnie postępowa spotka osobę umiarkowanie konserwatywną, że no ja się nie zgadzam z tobą, prawda? Ale faktycznie masz rację, że są pewne ruchy, są pewne aspekty, które być może zbyt wolno się zmieniają. Być może trzeba szybciej zmienić to społeczeństwo, a być może za szybko wolno się zmienia, ale nie przesadzałbym w tym aż tak, no to tak samo, że kurczę, mogę z tym człowiekiem porozmawiać. I paradoksalnie kontakt z osobami
mniej lub bardziej umiarkowanymi, jest najlepszym sposobem na deradykalizację radykałów, ponieważ radykałowie mają zwykle przekonanie, że wszyscy są przeciwko nim, że są zamknięci w oblężonej twierdzy i wszyscy chcą ich tylko zniszczyć, prawda? A poznanie osoby, z którą się nie zgadzamy, która reprezentuje jakieś inne poglądy od naszych, ale jest otwarta na rozmowę, jest gotowa przyznać nam pewne racje w niektórych punktach i zaproponować być może coś odwrotnego od nas, ale nie coś, co skończy się końcem tego, co dla nas jest ważne, to taka osoba osłabia, to znaczy ułatwia, pokazuje, że jest możliwa ta rozmowa. I niestety w przestrzeni publicznej i w przestrzeni internetowej zwłaszcza, no ci radykałowie najbardziej są głośni, prawda? No ponownie, to dotyka również tego aspektu, o którym mówiliśmy, że te rzeczy najbardziej oburzające się najszybciej rozchodzą, ale też warto mieć na uwadze, że te osoby nawzajem wcale niekoniecznie, nie jest im na rękę się zwalczenie do zera, ponieważ zawsze, gdy pojawia się w jednym miejscu internetu radykalizm z tej strony, no to w innym miejscu internetu świętuje, prawda, radykalizm drugi, że nie mówiliśmy, patrzcie, jacy oni są źli, teraz nam wpłaćcie coś tam, prawda, na naszą dalszą działalność, bo musimy walczyć z tymi ludźmi, prawda? To znaczy ci ludzie tworzą wokół siebie grupki, które żerują niejako na sobie nawzajem i zwłaszcza, gdy te grupki są względnie małe, to bo wiadomo, że gdyby one zeżarły faktycznie dużą przestrzeń polityczną, to w końcu by się dotknęły i zaczęły ścierać, ale w momencie, gdy ruchy radykalne są względnie małe, tak jak jest w Polsce, bo w Polsce większość polityki jest mimo wszystko gdzieś tam okołocentrowa, prawda? Te radykalne ruchy istnieją, ale są gdzieś tam bardziej odsunięte, w interesie tych małych, radykalnych ruchów może być nawet, żeby ten drugi ruch stał się bardziej popularny, bo to pociągnie też moją popularność trochę, prawda? Ponieważ jak tamci ludzie dostaną więcej poparcia, staną się bardziej widoczni, to przyciągnie też więcej ludzi dla nas, prawda? Więc to nie jest tak, że im na rękę jest, żeby tamta druga przestała w ogóle istnieć w przestrzeni publicznej, bo to by odcięło tą legitymizację ich radykalizmu. I w ten sposób ruchy tego typu karmią siebie nawzajem i w moim jednocześnie odciągają od tych celów, które sobie zakładają, ponieważ tak druga strona. Powiedziałabym taki przykład, mam nadzieję, jest zaproszony i się zgodził Bart Staszewski do nas przyjść, czyli aktywista LGBT. I moim zdaniem także ileś lat temu, gdyby zarządów Platformy wprowadzono związki partnerskie, może by to się tam z jakimś sprzeciwem społecznym, ale nie jakimś bardzo wiązało i bardzo możliwe, żeby to mieli i nawet obecna władza by tego nie zmieniła, ale ponieważ postulaty poszły dalej, jeśli chodzi o małżeństwo, jeśli chodzi o adopcję dzieci to druga strona oczywiście na to tak zareagowała. W związku z tym ta grupa też nie osiąga tego swojego celu, który jest tym celem minimum dla nich, ale no, jest głośniej. Znaczy, to ja myślę, że nawet nie jest kwestia to nawet nie jest kwestia pociągnięcia postulatów dalej, tylko bardziej to jest kwestia tego, że agresywny tęczowy aktywizm stał się bardzo widoczny w przestrzeni publicznej tak te dwa lata temu, prawda, półtorej roku temu wokół Margo i tego wszystkiego. I jak najbardziej, i to było, tego chyba nie ma w książce, ale było to w którychś moich odcinkach, jest widoczne w statystykach, że spadek po prostu poparcia społecznego dla ogólnie postulatów związanych z LGBT po tym, jak widoczne w przestrzeni publicznej stały się te zjawiska, takie jak Margo, że tak powiem. I można pomyśleć, że to odciąga tych ludzi od ich celu, ale jeśli ktoś jest... Nie mówię teraz o osobie zaangażowanej w, nie wiem, która chodzi w marszach równości i chciałaby zmiany społecznej w tej kwestii, ale jeżeli ktoś jest radykalnym anarchoaktywistą, prawda, to czy na pewno w jego celu jest wprowadzenie tych związków, żeby nagle miał mniej rzeczy, o które może walczyć? Właśnie, ja to mówię. Czy nie lepiej byłoby, żeby ta władza naciskała jak najbardziej, dopóki nie przekracza pewnej granicy, bo to będzie przyciągać... Daje tlen. Daje tlen i daje też fundusze. I to też jest przykład rozpisany w książce, jak na malowaniu siebie jako ofiary rzekomych prześladowań można zrobić całkiem sporą kasę. I są też przykłady tego opisane, więc
ludzie, którzy są właśnie umiarkowanie zaangażowani w jakąś sprawę, umiarkowani, jeżeli są po prostu zaangażowani w jakąś sprawę bez popadania w jakieś skrajności, niech nie ulegają złudzeniu, że ludzie radykalnie zaangażowani w tę samą sprawę mają te same interesy. Mhm. Bo może wcale tak nie być. W sensie być może bliżej tym osobom będzie do umiarkowanym osobom z drugiej strony, niż do radykałom dalej w tę samą stronę po prostu. Właśnie powiedziałaś o tej ofiara, czyli ten, to też jakieś te filmy widziałam, że właśnie ten epos ofiarnie, ofiara staje się bohaterem i właśnie coś zyskuje. I tu będziesz, i też mówisz tutaj o tym, że co może być dla niektórych twoich widzów czy czytelników, chociaż też w programach o tym mówisz, że jesteś katolikiem i tego nie ukrywasz. A z drugiej strony mówisz, że nie chciałbyś, żeby był paragraf na obrazy uczuć religijnych. Tak, ponieważ kształt tego paragrafu obecnie jest szkodliwy na szeregu różnych płaszczyzn. Już pomijając od takich najbardziej podstawowych, jak to, że to jest po prostu prawnie, że to jest po prostu bubel prawny, tak, że jest to bardzo trudne do zdefiniowania jednoznacznie i o tym się wyrażają eksperci wielokrotnie. To nie jest tak, że ja sobie teraz czytam polskie prawo i nie będąc prawnikiem mam jakieś super opinie na ten temat, tylko eksperci od prawa też są przykłady, prawda, są odnośniki do opinii w tym temacie. Wykazują, że ten przepis jest nadużywany, jest nieprecyzyjny, nie wiadomo dokładnie, jak go stosować. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, znaczy no, to się odnosi jedno do drugiego, że jest to próba uregulowania prawnego czegoś, co jest kompletnie subiektywne, czym są uczucia. I uprzedzając głosy, które się powtarzają, że ja wcale nie rozumiem tego przepisu, bo tam jest napisane, że to jest ochrona uczuć religijnych poprzez ochronę miejsc lub obiektów kultu. Także kto obraża uczucia religijne, niszcząc czy naruszając miejsce lub obiekt kultu, że to jest tylko przepis mający chronić, nie wiem, kościoły, prawda, czy miejsc, czy obrazy, materiał. Tak, to nie jest prawda, ponieważ jest przykład Dody podany, chyba też w książce jest podany, prawda, która za opinię napisane przez pijanych i Naprutych winem i naćpanych ludzi, to jest opinia, w sensie może to jest opinia krzywdząca, prawda, i ludziom się może nie podobać, ale jest opinia na temat treści, a nie na temat żadnego obiektu, prawda, czy obiektem w tej interpretacji sądu jest jakaś abstrakcyjna idea i żadne fizyczne, żadne mierzalne szkody poza obrazą uczuć czyichś nie zostały naruszone, a było skazanie, prawda, był wyrok i tak dalej i była grzywna. I to jest jedna kwestia, a druga kwestia, nawet z przyczyn takich czysto prokatolickich, to istnienie tego paragrafu oswaja ludzi religijnych, ludzi wierzących, oswaja z tym, że ich uczucia są tak poważną sprawą, że zasługują na interwencję organów ścigania. I to jest bardzo zdrowe i jako katolik ja bym osobiście nie chciał, żeby katolicy w tym kraju byli uczeni czegoś takiego, ponieważ jeżeli jesteście serio zaangażowani w swoją wiarę, w swoje przekonania, to bardzo dobrze, ale powinniście umieć znosić ich krytykę i bronić się przed krytyką. A jeżeli nie możecie być wystawieni na negatywne bodźce wokół tego, to osłabia ludzi i utrudnia im obronę rzeczy dla nich ważnych. I dla jasności, nie wiem, czy będziemy wchodzić tu w szczegóły, ja rozumiem, tak mi się wydaje, że rozumiem, skąd się bierze taki, mam wrażenie, rosnący nacisk na obronę tego aspektu, że nie, że ani kroku wstecz, jest nawet taki rozdział, tak? Że ludzie się okopali, niektórzy, wokół tego przepisu o ochronie uczuć religijnych i że nie, tego nam nie zabierzecie, to jest na tym wzgórzu będziemy się bić, prawda? I ja rozumiem, dlaczego tak się bierze, ale to naprawdę nie jest dobry pomysł. W poprzednim odpowiedzi na pytanie mówiłeś o tym, że właśnie po sprawie Margot, czy też po sprawie już tam jakiś taki pseudonim Lu, że była próba wrzucenia pod tramwaj i to się rzeczywiście na Twitterze i na Instagramie, na tych wszystkich mediach społecznościowych, ale również chyba na jakichś portalach się pokazało, że taka próba była, że motorniczy
uratował życie. I potem okazało się, że to nie była prawda, że to było wymyślone. I to jest właśnie ten kult ofiary, tak współczujcie mi, nie chcę iść sam. I powiedziałeś, że te statystyki zaczęły pokazywać, że dla chociażby właśnie tych jakichś tam aktywistów, czy też dla całych ruchu LGBT zaczęły te jakby te statystyki zaczęły pokazywać, że poparcie dla nich słabnie. Ale jeszcze, że ja tego nie widzę, bo w zależności od tego, z kim rozmawiam, ponieważ są różne instytucje badające nastroje społeczne i przewidywania jakieś tam wyborcze i te statystyki są różne. I teraz, czy te statystyki będą tutaj u siebie dotyczyły właśnie osób takich, które nazywasz chłopakiem konserwatywnym, czyli Sebastianem, czyli to jest jakby twój wymysł, czy też tą Julką, czyli lewicową dziewczyną. Osoby, bardzo dużo osób właśnie z prawej strony mówi o tym, że no jakby ten lewicowy światopogląd, progresywny obyczajowo, że on wygrywa, że ma znacznie więcej narzędzi w postaci tego cancel culture, w postaci no właśnie Facebooka i wszystkich tych internetowych mediów, a też i tak jak są nawet te fabularne, prawda, filmy na Netflixie czy HBO, no to tam rzeczywiście widzimy ten progresywizm, ta walka z dyskryminacją osób o ciemnej karnacji, tak, murzynów, powiedzmy sobie, tak, bo też tę kwestię poruszasz, tego słowa, tak. Było pytanie, czy, ale tak już tego rzucę, bo nie chcę, żebyśmy o wojnie mówili. Mówisz na Ukrainie czy w Ukrainie? Nie, ja mówię, chyba tak sam z siebie mówię na Ukrainie, natomiast też miałem takie przypadki, że pisałem jakieś zdanie w tekście i że na coś, na wojnie w Ukrainie. Żeby było nie na. No tak, żeby nie było na, no to w sensie obie wersje są poprawne. Ja jestem przyzwyczajony do nawet sposób mówię na, ale też nie upieram się przy tym, tak? W sensie, jeżeli gdzieś pasuje bardziej użyć wy, albo jak czytam kogoś, kto pisze wy, no to przy tego nie zmieniam, no bo obie formy są poprawne. Natomiast no też robienie z tego narzędzia opresji, tak jak było, że to jest postkolonialne narzędzie opresji, to jest kompletna bzdura i też było osobne. No nie ma tego w książce, tak, ale jest, tak. jest inny przykład. Nie, jest inny, bo mówisz, że jest takie zdanie, które, bo ci przerwałam, żeby z tą Ukrainą powiedzieć, ale używasz takiego właśnie sformułowania, które sobie podkreśliłam, że manipulacja językiem to jest najniebezpieczniejsze narzędzie socjotechniki. I tutaj też nie... też dajesz różne te przykłady. Ale wróćmy do Julki i Sebastiana. Tak, bo to, co powiedziałaś, że ludzie po takiej konserwatywnej wrażliwości mają przekonanie, że światopogląd progresywny wygrywa, prawda, że ma super narzędzie, że jest strasznie silny i tak dalej. I to jest, to się odbywa na różnych płaszczyznach. Wiadomo, że w sferze akademickiej, prawda, mamy bardziej progresywną politykę, prawda, ale to nie jest tak jak na Zachodzie. Przypomnijmy, sytuację z panią doktor Grzyb, tak, którą próbowano skancelować na UJ-cie, bo wyraziła się w granicach, bez najmniejszej wątpliwości, w granicach kultury i własnej opinii na temat Margo i stwierdzono, że nie, ona nie ma prawa przemawiać na UJ-cie w swojej dziedzinie, jaką jest kryminalistyka, prawda, i w dziedzinie, ta pani jest przecież w ogóle feministką, prawda, i bardzo lewicową osobą, prawda, i ją już się próbuje tego, bo ma jedną, nie taką opinię, jak trzeba. I był ruch, prawda, że trzeba to skasować, no ale rektor powiedział, nie ma takiego u nas, tak, pani będzie przemawiać, bo jest pracownikiem akademickim i możecie... No nie powiem co, tak? Więc to nie jest tak. Ale wiesz, to możemy sobie tutaj stawiać przykłady. A teraz to, o czym też rozmawialiśmy przed programem, to wystąpienie pana Mencena na uniwersytecie i właśnie głosy oburzenia i odwołania. Tak, znaczy są takie przypadki, prawda? A tylko pokazuje, że to nie jest tak, jak się czasem słucha z Kanady czy z USA, prawda? Że to nie jest ten poziom jeszcze. A kolejna rzecz, jasne, w mediach, prawda, czy w mediach zachodnich, które do nas docierają, jest ten element, ale na przykład w polityce już tego nie ma, prawda, u nas w Polsce. Na bazie takiego aktywizmu oddolnego mamy masę, prawda, tam think tanków, jakichś aktywizmów lewicowych, ale aktywizmów prawicowych skrajnie konserwatywnych też mamy i to takich, które mają niemałe sukcesy przecież. Przecież cały
orzeczenie Trybunału, prawda, odnośnie aborcji, tak, sprzed 2 lat. No przecież to było, wyszło oddolnie od jakichś skrajnie konserwatywnych po prostu środowisk, a władza wyczuła, że może coś na tym ugrać i po prostu dopuściła to. I ja bardzo przestrzegam przed takim patrzeniem, że w Polsce mamy ten sam problem z poprawnością polityczną czy jakimś woke culture, jak w Wielkiej Brytanii czy w Kanadzie. Nie, nie taki. Jest pewien problem, ale mamy też masę innych problemów, często z drugiej strony, z tej strony konserwatywnej, która usilnie naśladuje wszelkie najgorsze możliwe rozwiązania i cancel culture, i innych tego typu narzędzi do uciszania tego, kto myśli nieprawomyślnie, prawda, i tak dalej. Jest też przykład opisany, prawda, pani Kai Godek, która wprost ta jej inicjatywa Stop LGBT, tak, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, jest bezpośrednim atakiem na wolność wypowiedzi i wolność zgromadzeń i jest po prostu, jest tak horrendalną po prostu rzeczą, że szkoda po prostu o tym mówić, a istnieje to, nawet jeżeli to nie ma w tym momencie możliwości na zrealizowanie, bo to zostało odrzucone oczywiście, prawda, to istnieje to w przestrzeni publicznej, są zbierane podpisy w parafiach, prawda, że podpiszcie się, proszę państwo, pod tymi postulatami, których nikt nie czytał, ale pani tutaj zbiera na zbożny cel, więc na pewno to jest bardzo dobre. Nie, to nie jest bardzo dobre. I tego typu element, ten radykalny element u nas z tej strony jest też bardzo zaangażowany i to prowadzi do masy różnych zjawisk, które nie są takie same jak na Zachodzie. Też jest rozdział, gdy jest rozdział, prawda, o płatkach śniegu, prawda, o ludziach, którzy są tak strasznie poirytowani, że coś naruszy ich światopogląd. Jak się ogląda amerykańskie media, to można uznać, że to jest właśnie ten taki lewicowy student w czerwonych włosach, prawda, który nie może znieść krytyki na swój temat. No i trochę tam tak jest. Ale u nas to też jest trochę taki strasznie hiperzaangażowany katolik, który nie może znieść mema z siostrą Faustyną, z Pancerfaustem, tak? Bo za to by próbowano kogoś zwolnić. I to nie jest żart, prawda? I ponownie ośrodek Fidelis Defensor się chwalił, że próbują zwolnić gościa z uniwersytetu, który zrobił tego mema, prawda? Który był dość śmieszny trochę, nie ukrywajmy nawet, tak? Znaczy, no, jak komuś się nie podoba, to rozumiem, tak? Ale to przewrażliwienie i to takie te umysły, jak u dzieci skłonne do płaczu i łez, jak ujmuje to wielki inkwizytor, prawda, w Dostojewskim, one są tutaj i są nie tylko na stronie progresywnej, po stronie konserwatywnej jest ich całkiem sporo, powiedziałbym, że znacznie więcej, bo mamy bardziej konserwatywny kraj i najłatwiej natknąć się właśnie na to takie przewrażliwienie i poczucie syndrom obleżonej twierdzy o tej właśnie stronie. Nie, nie, właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie różne są te statystyki i postrzeganie, czyli prawa strona postrzega, że ta właśnie progresywna wygrywa i zajmuje większą przestrzeń. Natomiast z drugiej strony będą właśnie postrzeganie, że cały czas jest ten opresyjny, patriarchalny tutaj ucisk i przemoc w stosunku do kobiet i że to się umacnia, prawda? Czyli jedna strona, druga i wchodzimy do tej właśnie symbiozy, tak, właśnie tych dwóch rzeczy. Myślę, że ponieważ tematów tutaj dużo, bardzo i państwa zachęcam do kupienia, przeczytania i wyrobienia sobie własnego zdania. Własnego zdania i też właśnie takiego bez potraktowania tego, że po przeczytaniu tej książki obejrzymy sobie programy informacyjne przed przeczytaniem książki, a potem postarajmy się po przeczytaniu przez ten pryzmat, który ty przedstawiasz, popatrzeć, przyjrzeć się, zrobić sobie wgląd, dlaczego akurat takie to emocje we mnie budzi, poszukać przyczyny w sobie i też zobaczyć, że te emocje są nieadekwatne i że można inaczej. Ja na przykład na zajęciach ze studentami dziennikarstwa, które prowadzę z ostatnio, to był taki przedmiot, który się nazywał narratologia, czyli storytelling, jest bardzo, bardzo szeroki. I oczywiście jakieś rzeczy teoretyczne omawialiśmy, ale potem robiliśmy jako zajęcia warsztatowe debatę oksfordzką na jakiś właśnie gorący temat dzielący. I prosiłam, żeby się podzielili w taki sposób, żeby bronić tej tezy przeciwnej.
i znajować argumenty, bo to bardzo odświeża, tak. Nam to daje, pokazuje, że o, tu są te argumenty tej strony, z tej strony można wyjść i można to zrozumieć. A jednocześnie no, też to jest tak na radykałów też jakiś sposób. I pozwolisz też, to taki krótki wtrąc, jak mówiłeś, mam znajomego, on już tam wyjechał, to nie Polak, bardzo wykształcony, inteligentny człowiek, ale z taką pewną tendencją poszukiwania rzeczy, jakichś takich, no, zespiskową teorią dziejów. I w pewnym momencie jakieś tam spotkania zaczął mi z ogromnym przekonaniem i bardzo gorąco przedstawiać wszelkie argumenty za płaską ziemią. I pokazywać tam jakieś też z YouTube'a i jakieś tam i zdjęcia. I ja tak na początku, znaczy, słuchałam też takiego przede wszystkim z grzeczności. Ja też trochę z zaciekawienia, bo to było dosyć nowe. To amerykanizm wcześniej niż tutaj do Polski to trafiło. Więc ja już tak się użyłam jakiegoś właśnie argumentu, na który właśnie płaskoziemcy czekają. Czy ja, no ale są przecież te zdjęcia NASA takie, czy coś dalej. No to właśnie to jest to, że to jest, to wszystko jest, to jest właśnie nieprawda, to jest fotomontaż. No i widziałam, że ten człowiek jest tak głęboko o tym przekonany i tak jest to dla niego emocjonalne i że on bardzo oczekuje ode mnie równie emocjonalnej reakcji. Że albo ja powiem, no tak, teraz to otworzyłeś, rzeczywiście, całe życie żyłam, to ten Kopernik, to tam by nieprawda, tak? Oprócz tego, że był kobietą. Albo, że właśnie powiem, no nie, to są głupstwa, no to jest jakaś właśnie herezja naukowa i czy coś takiego. Ja po prostu ze spokojem tego wysłuchałam. No tak uważa, teraz już tak nie uważa, ale potrzebował rzeczywiście wzbudzenia jakiejś silnej emocji i reakcji, albo właśnie taki entuzjazmu, albo oburzenia. I widziałam rozczarowanie w jego oczach, że po prostu przyjęłam to do wiadomości, że tak uważa. No i okej, tak uważa. Przechodzimy do pytań naszych widzów, które za chwilę wybierzemy. Pytania też od patronów oczywiście. I za chwilę wracamy. No i proszę Państwa, wróciliśmy i pytania do naszego gościa, najpierw od naszych patronów. I pan Bartosz Sadliński. Szymonie, jak godzisz katolicki światopogląd z tym, że dopuszczasz homoadopcję w prawie? Zasygnalizowałeś swoje stanowisko, wypełniając test poglądów politycznych. Poza tym szacun za świetny kanał. Bardzo dziękuję. To znaczy, jest to tego typu poglądy, tego typu odpowiedzi na pytania rozpoznają, że my nie żyjemy i nie będziemy żyć w kraju katolickim w najbliższej przyszłości. Bo nasz kraj nie jest krajem katolickim w sensie dosłownym. Nasze społeczeństwo nie jest społeczeństwem katolickim w sensie dosłownym. Jest to najwyżej społeczeństwem kulturowym. I jeśli byśmy opierali normy społeczne i normy katolickie, normy pożycia społecznego wokół światopogląd katolicki, no to oczywiście, że nie byłoby na to miejsca. I ja mógłbym nawet chcieć, żebyśmy mieli społeczeństwo zorganizowane, społeczeństwo świadomych katolików, które mogłoby stworzyć społeczeństwo oparte o katolickie wartości, ale po prostu nie ma takiej możliwości. A jeśli nie ma takiej możliwości, to w takich realiach, w jakich jesteśmy, to jest to moim zdaniem pewna niekonsekwencja upierać się, że to jest powód dyskwalifikujący. Bo ja nie podważam teraz w tym momencie, że optymalnym środowiskiem do rozwoju dziecka jest biologiczny matka i ojciec i kochająca rodzina w małżeństwie. Nie podważam tego w najmniejszym stopniu, ale jeśli mówimy o adopcji, to mówimy o sytuacjach, w których już są jakieś problemy. I mówimy o sytuacjach, w których próbuje się zaleczać jakieś bolączki. Tak? I te takie badania, które czasem ludzie sobie pokazują, podają dalej, że ludzie wychowywani przez homoseksualistów wyrastają na jakichś zwyrodnialców czy coś takiego. Nie. Znaczy, są pewnie takie przypadki, no bo się na pewno zdarzą takie przypadki, prawda? Czy coś, ale i w każdej rodzinie też mogą być. Ale nawet gdyby była nadreprezentacja tego typu zjawisk, prawda? Że nie wiem, więcej osób takich, nawet gdyby tak było, to nie jest argument w przypadku adopcji, która jest i tak procesem stricte indywidualistycznym, tak? Stricte oceniamy ten, zawsze się ocenia ten konkretny przypadek, a mówiąc o adopcji, mówimy
Bo te, kolejna rzecz jest taka, którą się bardzo często przytacza, że że przecież pary heteroseksualne też stoją w kolejkach, prawda? I że co, nie wiem, będziemy zabierać tym ludziom teraz i dawać parom homoseksualnym, jak w niektórych sytuacjach, w niektórych krajach zachodnich są takie zjawiska, że pewne, że to są premiowane po prostu, są takie pary, co oczywiście o czymś takim nie mówiłem. Natomiast nie chodzi tylko o tego typu sytuacje, gdzie, że tak powiem, i tak nie mam, że tak powiem, no i tak jest kolejka, prawda? Ale bardzo często chodzi o takie sytuacje, jak no ktoś już podjął takie decyzje w życiu, tak, że na przykład kobieta ma dziecko, rozwiodła się z mężem, prawda, i żyje w związku z kobietą, tak? Cała ta sytuacja daleko wykracza poza wszelkie normy katolickie, prawda? To już w ogóle nie ulega najmniejszej wątpliwości co do oceny, że tak powiem, z tej perspektywy, ale czy przyznanie, żeby ta druga kobieta również była prawnym opiekunem tego dziecka na wszelki wypadek, jeżeli ta osoba i tak postanowiła ułożyć sobie życie w ten sposób, czy to jest naprawdę taki straszny problem? Czy to nie ułatwiłoby jednak paru rzeczy? I to nie zmienia oceny moralnej tego, tak? My mamy swoją perspektywę na to, jak powinno wyglądać życie, jak nie powinno wyglądać życie, ale społeczeństwo nie jest i nie będzie zorganizowane według naszych zasad w najbliższej przyszłości, więc możemy równie dobrze operować na tym, co mamy. A w obecnych sytuacjach, moim prywatnym zdaniem, upieranie się na tym, że to jest czynnik dyskwalifikujący, jest moim zdaniem trochę bezzasadny. Choćby w przypadku tego typu sytuacji, które opisałem. Mm-hmm. Pan Rafał Furgała. Kiedy zaistniał moment, w którym zdał pan sobie sprawę, że ma pan wpływ na opinię publiczną? Jeśli tak, jak pan to świadomie przeżył? Oraz, że coś się zmieniło w pana działaniu, myśli po tym, jak stał się pan bardziej mainstreamowy. Postscriptum, śledzę pana kanał już od dawna i dzięki tobie udało mi się znaleźć bardzo wartościowy kanał pani Moniki. I pozdrawia pan Rafał i dziękujemy. Również bardzo dziękuję. Ja tak naprawdę nie wiem, do jakiego stopnia mam wpływ i naprawdę nie wiem, do jakiego stopnia jestem mainstreamowy, chociaż ostatnio znalazłem siebie, a to jest bardzo ciekawe. I to ostatnio, właśnie, no. To jest właściwie taki dobry przykład. Co z tym Onetem? Nie, a to też jest dobry przykład, bo możemy powiedzieć, tak, ostatnio było popisywane w prasówce, że po jednej z prasówek ostatnich, pokazujących jawne przekłamanie w Onecie. Pokazujące jawne przekłamanie w Onecie, Onet poprawił swój artykuł, ponieważ ludzie napisali do niego, tutaj pan wyjaśnia was, proszę, co wy na to? I Onet po cichu, nigdzie nie umieszczając sprostowania żadnego oficjalnego, ale faktycznie zmienił ten artykuł, więc okej, jest tu jakaś pewna siła, że tak powiem, małego choćby wpływu. Natomiast ja sobie zdałem sprawę tak bardzo niedawno, ponieważ ostatnio pojawiłem się w dwóch naprawdę jakichś takich mainstreamowych kanałach YouTube'owych, tak? Ponieważ byłem u Roka, tak? U The Roka na tym. Oglądał i komentował jakiś mój film. I u drugiego człowieka, którego oczywiście nazwy kanału nie potrafię powtórzyć, bo ja w ogóle nie śledzę tego mainstreamu polskiego YouTube'a. Ale to są już takie rzeczy lifestyle'owe, prawda? Jakieś takie ploteczki tego typu. I była krótki komentarz do mojej odpowiedzi dla Jasia Kapeli w temacie tego fame MMA. Tak. I było skomentowane, że tak tu odpowiedział, tak tu coś tam zrobił. I wtedy sobie... To jest kwestia ostatnich tygodni tak naprawdę. I zaskoczyło mnie to, że to jest, że gdzieś tam jest to widzialne, tak? I cieszę się, że jest to widzialne. I no, nie ukrywam, że mam nadzieję, że podobnie jak z tą książką, jak mówiliśmy, że jeżeli to sprawi, że pewne idee, pewne postawy, tak, że można podchodzić w pewien sposób do rzeczy, staną się bardziej widoczne, i tyle, tak? Ja mówię, nie mam jakichś dalekosiężnych celów tutaj. To będzie bardzo dobrze, tak naprawdę. Ale to też zaznacza, że nakłada to większą odpowiedzialność za to wszystko, żeby w miarę możliwości precyzyjnie i bezpiecznie się wyrażać i w miarę możliwości
w miarę możliwości nie zaszkodzić, nawet jeżeli jest jakaś po pierwsze jakiś... nie szkodzić. Tak, dokładnie, po pierwsze nie szkodzić. Nawet jeżeli jest faktycznie pozytywne przełożenie na pewne rzeczy, a wydaje mi się, że jest, to żeby z tym razem idzie odpowiedzialność do potencjalnych po prostu problemów. Ty, Lolek, mnie męczy, więc przepraszam za te ruchy, ale nie podchodzi do Szymona, bo Szymon na niego krzyczał. Tak było przy znakiem. Tak, i teraz tutaj mi się żali. I pan Jakub Czarny. Szanowny panie Szymonie, jak ocenia pan wpływ konsumpcjonizmu i kultury Brawo Ja w XXI wieku na wyrażanie empatii wobec ludzkiego cierpienia? Czy pana zdaniem reakcje społeczeństw, zwłaszcza krajów rozwiniętych w XXI wieku, na konflikty na świecie, w tym imperialistyczne zapędy Rosji od czasów wojny w Czeczenii, można uznać za porównywalne z analogicznymi sytuacjami w drugiej połowie XX wieku? A jeśli nie, to w jakim stopniu kultura egocentryczna i przemiany tożsamościowe mas mogły się do tego przyczynić? Chętnie również poznam opinię pani Moniki. Serdecznie pozdrawiam pana Szymona i panią Monikę. Dziękujemy. To znaczy, nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, że teza jest taka, że teraz jest większa reakcja na to dzięki temu tej kulturze. No więc brawo ja. Niewykluczone, że paradoksalnie. Ta kultura, jednym z jej objawów jest potrzeba manifestowania poparcia dla wszelkich tego rodzaju krzywd i tak dalej, ale ja bym chciał dowiedzieć się, jak to się przekłada na realną pomoc. Ja jestem pewien, że w Niemczech i we Francji miliony ludzi manifestują swoje poparcie dla Ukraińców mordowanych przez Rosjan. I co w związku z tym, ponieważ... Wiemy, że pomoc płynąca z tych na przykład krajów jest horrendalnie nieadekwatna do ich możliwości. I deklaracji. Nawet deklaracji, prawda? Więc na pewno ta kultura zaowocowała manifestacją tego typu rzeczy, ale pytanie, czy to się przekłada i gdzie to się przekłada na realne działania? Być może gdzie niegdzie. Tak, nie wykluczam, że jest tu jakiś pozytyw z tego, ale trzeba by to zbadać i też jest z tym też pewne zagrożenie. Po pierwsze, bo dochodzi do takiej fetyszyzacji właśnie tego świętego oburzenia i solidaryzowania się z ofiarami, jakie to jest straszne. Ja pamiętam 24 lutego, tak, był tłusty czwartek. I nawet w swoim programie pokazywałem po prostu posta pewnej blogerki, której z litości nie podałem nazwiska, bo po prostu, która no jest, rozpoczęła się wojna i ona pokazuje zdjęcie w ukraińskich barwach i o matko, nie przełknę dzisiaj ani jednego pączka. No bardzo nam przykro. No ja rozumiem, że pani to przeżywa, tak? Ale jest to takie zwodnicze, prawda, manifestowanie poparcia, ale ze zwrotem na własną osobę, nie? Bo dzieje się coś strasznego, spójrzcie, jak cierpię. I to jest obrzydliwe w mojej prywatnej ocenie jest to obrzydliwe. I to też jest skutek tego, prawda? Ponownie, ja nie wykluczam, że może to przynosić też gdzieś jakieś korzyści, tylko ponownie trzeba by zmierzyć czy i jak, ale jednocześnie produkuje takie potworki i jednocześnie jeszcze mam wrażenie, że sprowadza to tego typu ekstremalnie poważne, dziejowe problemy, prawda, takie jak wojna, do kwestii kolejnej mody w social mediach, prawda? I ja nikomu nie zabraniam ustawiać profilówek, prawda, z flagami, ja to podkreślę. Ja mam swoją opinię na ten temat, ale jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli ktoś czuje, że to coś robi, to proszę bardzo, nikomu nie zabraniam. Ale zauważmy, że ustawiamy, w sensie wyrażamy poparcie dla działań, powiedzmy, zbrojnych Ukrainy na zdjęciu profilowym, czyli w tym miejscu, gdzie niedawno było poparcie dla nieodstrzeliwywania dzików. I czy to jest miejsce, w sensie jest masa innych płaszczyzn, gdzie też to robimy. Super, świetnie, prawda? W sensie ja nie neguję tego, że jeżeli ktoś robi tu, może robi też gdzieś indziej. Bardzo dobrze. Ale jeżeli zarezerwowaliśmy pewną przestrzeń na sygnalizowanie lokalnej, regionalnej, w sensie chwilowej mody, to czy to też jest miejsce na sygnalizowanie czegoś śmiertelnie poważnego, co może trwać rok albo i więcej?
powątpiewam, tak? To znaczy mówię, jeżeli ktoś ma ochotę, broń Boże, nie zabraniam. Może nie ochotę, wiesz, może, po może potrzeby. Jasne. Potrzeby i pewne emocje, które są akurat tutaj wrodzone, może... wiesz, tutaj jakby tam empatią do zwierząt, a potem staje się coś jeszcze gorszego, nieporównywalnie i też można to wyrazić. Ja też do końca, Panie Jakubie, też tego pytania nie rozumiem, czy też właśnie też odpowiem w taki sposób, który Pana usatysfakcjonuje, bo rozumiem, że ten wpływ tego konsumpcjonizmu, czyli takiego nastawienia się na materialne rzeczy, kupowanie i kultura brawo ja, czyli taka kultura narcystyczna skierowana na siebie i właśnie tą konsumpcję jakichś dóbr. Czy ona ma wpływ na wyrażanie empatii wobec ludzkiego cierpienia? Myślę, że w jaki sposób odpowiedziałabym tak jak Szymon, ale jeszcze też zakładając to, że właśnie w takim klasycznym rozumieniu narcyzmu, że narcyz nie widzi nic innego poza tym swoim odbiciem w oczach innych, czy też myśleniu tylko o sobie. Tak? I jest utożsamiany z pewnego rodzaju egoizmem. Natomiast również ta kultura brawo ja, ona i marketing z tym związany, on pokazuje też mniej rzeczy, które są właśnie masowe, a bardziej indywidualistyczne. I w związku z tym jestem skierowany na siebie, na mój narcyzm, ale to jestem właśnie ja. I teraz mogę się z kimś też zidentyfikować, z jakąś jednostką, bardziej ją zauważyć, niż nawet też jakiś bardziej globalny problem. Co przypuszczam, że może, ale to są tylko przypuszczenia, że jeśli chodzi o wojnę, drugą wojnę światową, to był inny świat. To był inny świat, inne informacje docierały. Dodam jeszcze do tego taki malutki aspekt, ponieważ jeżeli mówimy o konsumpcjonizmie, o kapitalizmie, prawda, i tak dalej, jak to wpływa, to też mamy różne elementy, bo z jednej strony ostatnio nawet był artykuł pokazujący, że wycofanie się z Rosji, wielkich korporacji, było dla większości z nich opłacalne. To była też decyzja biznesowa i okazuje się, że ta kultura konsumpcjonistyczna, kapitalistyczna jednak może promować, moralne zachowania, jeżeli chcemy wywrzeć jakiś nacisk, prawda, i tak dalej, że tutaj też jest miejsce na to, ale z drugiej strony, to jest temat już, który ma kilka lat, tak, ale Nestle, tak, korzysta z kontraktorów, którzy niewolników łapią, prawda, do tych plantacji kakao, no i co, ktoś przestał jeść płatki, przez to jakoś nie zauważyłem, prawda, w sensie dalej się sprzedają świetnie, a to jest powszechne i wiadome, nie, i nawet jeżeli nie da się ich skazać, bo to nie oni osobiście robią, to moralna odpowiedzialność jest, no i co, więc zależy od dziedziny, zależy od przypadku, są różne aspekty. To zależy dokładnie. I teraz pytanie ojca Jacka Krzemienia, do którego też za chwilę coś osobistego też bym chciała powiedzieć. Panie Szymonie, co najbardziej boli Pana w zachowaniu księży? Pytam, bo sam jestem księdzem. Z należytym szacunkiem i pozdrowieniami dla Pani Moniki, Pana Jacek Krzemień. Bardzo dziękuję, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale odpowiedź będzie, ja mogę powiedzieć, co mnie najbardziej boli, ale to jest subiektywne w tym sensie, to co mnie najbardziej boli może akurat innym nie przeszkadzać i może akurat nie być jakoś aż tak szkodliwe, jak po prostu mi przeszkadza, tak? Ja na mojej parafii, gdzie dorastałem, u moich rodziców jeszcze mieszkając, mieliśmy księdza, który był naprawdę do rany przyłóż na wielu aspektach i bardzo pomagał ludziom potrzebującym w parafii, zawsze się troszczył, prawda, i tak dalej, ale jednocześnie miał tak upolitycznione kazania i to nawet nie na warstwie odniesienia się do problemów społecznych w obecnej Polsce, tylko wchodzące w masonerię jakąś, prawda, i tego typu rzeczy. I w momencie, kiedy jest Wielkanoc i chcemy przeżywać najważniejszy moment w roku, prawda, a słyszymy o masonerii francuskiej, która ma wtyki tu i ówdzie, no to mnie to najbardziej denerwuje. To znaczy, ja nie mówię tego, żeby się księża nie wypowiadali na tematy polityczne czy światopoglądowe. Nie o to mi chodzi. Na pewno są na to miejsca i na pewno można to robić w sposób... I czas przez wszystko. Tak, jest miejsce i czas na to, prawda? Ale mnie zawsze razi niepotrzebne upolitycznianie tego, co polityczne być nie musi.
I mnie to po prostu burzy i wiem, że to też wielu ludzi odstrasza. Tak? I to mówię, to nie chodzi o to, żeby nie zajmować stanowiska, nie o to, broń Boże, tak? ale żeby robić to z umiarem i w miejscach i w czasie, gdzie jest na to rzeczywiście przestrzeń, a nie tam, gdzie akurat ktoś ma potrzebę się uwzewnętrznić, prawda? Myślę, że to ojca Jacka usatysfakcjonuje, ale nie, może nie usatysfakcjonuje to, co powiem teraz do ojca Jacka. Ja specjalnie książek nie wysyłam, bo jeżeli wyślę książki ojcu, to opóźni to przyjazd księdza tutaj do programu i w związku z tym trochę trzymam taki, a się oboje trzymamy w sytuacji patowej. Więc wkrótce zadzwonię i będę namawiała i wtedy nawet nie ta jedna książka, tylko książki, może jeszcze właśnie książka od Szymona też, więc jeszcze raz zapraszam i czekam. I oczywiście dziękujemy za pozdrowienia i pytania. I teraz przechodzimy do pytań naszych widzów. I najpierw może takie pytanie, które ja pominęłam, bo nie czytam ników. I jak to tam od najnowszych. No i zaczęłam jakieś takie pytanie, kiedy Minecraft. Co mnie to... Ale potem patrzę, następnego dnia to jest jedno z najwięcej polubień. Czytam, Szymon mówi, kiedy, no i pytanie, znaczy teraz też mnie to bardzo zainteresowało, o co chodzi. No jest odpowiedź brzmi na to jest taka, że gdy tylko piekło zamarznie, ponieważ nic się nie zmieniło w tym temacie. Nie, ludzie mnie jakoś mordują od, nie wiem, półtorej roku albo więcej. No nie, więcej, to już kilka lat będzie, żebym zagrał w Minecrafta na streamie. To jest ta gra, gdzie tam się układa tak, klocki tak, syn z tego, kiedyś to co grał, kojarzę. Tak. Ja właśnie nigdy i nie będę zaczynał nowej gry tylko dlatego, żeby być na streamie, więc najpierw piekło musi zamarznąć. Ale kto wie, już nie takie rzeczy się działy, prawda? Więc to jest właśnie odpowiedź żadnej innej. Ja wrzuciłem oczywiście to pytanie samo, bo to jest taki running gag, prawda, w tym, na tym naszym kanale, bo no, pod co drugim filmem są tego typu pytania, kiedy w końcu. I na Q&A regularnie są przypadki, że ktoś na streamie wpłaca kwotę, żeby się wyświetliło na tym, no to kiedy Minecraft, prawda? I tak jak mówiliśmy tu przed sekundą, ja się cieszę, że ta nasza społeczność oglądających już się na tyle rozwinęła, że ma wewnętrzne dowcipy i żarty, tak. które trzeba wyjaśniać ludziom na zewnątrz. I też pytanie jedno, z których wybrałam, one się, ale akurat to, chociaż właśnie ta treść też najpierw pominęłam jedno z takich pytań, bo wydawało mi się, że jest czymś takim no, osobliwym, a potem się okazało, że ileś takich bardzo podobnych pytań, że się pojawiło to nazwisko i akurat tutaj wybrałam pytanie pana Tomasza. Co by pan zrobił, gdyby się pan dowiedział, że pańska siostra ogląda Karola Fiałkowskiego? I były właśnie pytania, a co jak siorka właśnie tam z Fiałkowskim? No tak, no to jest podobnie kolejny, że tak powiem, mem wewnętrzny, ponieważ myślę, że równie długo jak o Minecrafta pada wulgarne pytanie cytujące chyba Kapitana Bombę, o ile dobrze pamiętam, dotyczące tego, co by pan zrobił, gdyby pańska siorka coś tam. I ja już też się odwoływałem do tego, bo w tym żarcie na Prima Aprilis, gdzie ja rozmawiałem sam ze sobą, też sam sobie zadawałem to pytanie. No nieważne, jest to już też taki od lat po prostu krążące pytanie w tym temacie, a tutaj jest dodatkowo dodane, prawda, ponieważ jakby oglądało, to jest ukulturalnione, prawda, jest pyta o oglądanie Karola Fiałkowskiego. Ale Karol Fiałkowski to? Karol Fiałkowski to jest, on prowadzi taki kanał nihilistyczny, chyba mogę powiedzieć. Aha. I tam mieliśmy szereg jakichś tam wspólnych rozmów, prawda, bardzo długich. Natomiast ostatnio była drama, tak, bo muszą być dramy i no tak jak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam tam do filmu u mnie z wielkim napisem drama, prawda, ponieważ no, wydarzyły się różne rzeczy i też myślę, że wielu z nas było po prostu rozczarowanych zachowaniem pewnych osób. Natomiast odpowiadając na to pytanie... Nie, ten wujek nie zawsze. Odpowiadając na to pytanie jest cały czas to samo. Na szczęście nie mam siostry, więc nie muszę się o to martwić. A może masz siorkę? A siorkę, nie. Dobrze, w każdym razie odnajdziemy to i też w linkach damy tą dramę, żeby... To są pytania dla wtajemniczonych i teraz przejdziemy też na... do pytań, które wszystkich nie zdążymy, bo tutaj zdradzimy trochę rzeczy związane... Lolek, tutaj. Nie. Ten wujek nie.
że mieliśmy no, tutaj dramę przed nagraniem, tak, bo się okazało, że kamera jedna nie pracuje i trzeba było jechać i pożyczyć, także mamy też opóźnienie, a Szymon jest tutaj w Warszawie krótko i ma jeszcze też inne zobowiązania. Ale też, tak jak ustaliliśmy, że dam ci te pytania i też u siebie w programie na zasadzie właśnie Q&A powiesz. I na przykład pytanie pana lub pani Bleble Kime. Gdzie leży granica pomiędzy próbą przekonania a manipulacją? No i znowu coś wewnętrznego. I kiedy Roblox? Nie wiem, co to jest. Aha, myślałam, że to znowu jakieś wasze wewnętrzne... Może oni są już dalej ode mnie. No, po prostu, no dobrze, Może widzowie wiedzą, ja nie wiem. To może odpowiedzą sami w komentarzach. Nie wiem chyba, co to. Natomiast granica wydaje mi się, że jest przede wszystkim szczerość. No, manipulacja, zakładamy, jest, że polega... Jest intencjonalna. Tak. No, przekonywanie też jest intencjonalne. No, tak, ale manipulacja polega na... ukrywaniu pewnych faktów, świadomie, bo czasem ktoś coś zatai nieświadomie, prawda, i tak dalej, ale na świadomym ograniczeniu, nie przedstawieniu swojego najlepszego oglądu sprawy, tylko jakiegoś zakrzywionego oglądu sprawy, żeby lepiej przekonać. Właśnie na przykład komentujemy jakieś zjawisko, ale pokażemy tylko te wycinki tego zjawiska, które pasują nam pod tezę, a tych, które by ewentualnie osłabiały ją, to przemilczymy, prawda? Jeżeli się to robi świadomie, tak? Jeżeli się to świadomie robi... Stąd użyłam słowa, wiesz, intencjonalne, bo moim zdaniem właśnie ta już intencja jakby przekonania kogoś właśnie w jakiś sposób na siłę też może mieć jakieś Natomiast jeśli tylko szczerze się chce przekonać kogoś, do czego samemu jest się przekonany, nawet jeżeli się to robi, nie wiem, w sposób, aby był jak najbardziej perswazyjny, to jeszcze nie musi być manipulacja, prawda? To jeszcze nie musi... No, jeżeli ktoś jest ważny, dla kogoś coś jest ważne, no to oczywiście, że może zachęcać do tego najlepiej, jak potrafi. Tylko dopóki robi to szczerze po prostu i uczciwie, no to chyba nie ma problemu, a gdy zaczyna się właśnie naginanie, prawda, świadome przekręcanie rzeczy, żeby to wypadło jak najlepiej, a nie tak jak wiemy, że to jest być może nie takie czyste, jakbyśmy chcieli, no to wtedy zaczyna się, wtedy się tę granicę wydaje mi się, że przekracza. Chociaż oczywiście można się kłócić ale o szczegóły. Wiesz, no można, bo też myślę sobie, że możesz mieć bardzo dobrą intencję, żeby kogoś do czegoś przekonać i nieświadomie ponieważ sam jesteś do tego bardzo przekonany, nie użyjesz wszystkich, nie odsłonisz wszystkiego, coś, co nie jest intencją jakby manipulacji w tym sensie. No tak, tylko pytanie brzmi, czy to jest, no, można powiedzieć, że to jest taka, że to jest nieświadoma manipulacja, tak? Wtedy, że człowiek, no ja, okej, okay, tak, można tak powiedzieć, tak, tak, dobra, jasne. No, już tak, nie wchodzimy aż tak głęboko. Tak, tak. Ale teraz pan Gracji i tutaj na pierwszą część pytania, bo druga już tak. Jak Szymon sobie radzi z tak dużą ilością hejtku w stosunku do jego osoby? Tak, aż tak dużą? Ja nie wiem, no właśnie. Czy jeszcze obchodzą go youtuberzy, którzy starają się wybić na krytyce jego filmów? No i tak, i czy drama z Karolem Fiałkowskim jest już definitywnie zakończona? Pozdrowienia dla pani Moniki i pana Szymona. Ja nie wiem, czy ja otrzymuję jakoś tak strasznie dużo hejtu, w sensie w jakimś jednym miejscu w internecie jest tego hejtu trochę, ale z tego, co wiem, z tego, co zdążyłem zauważyć, to grupka tych ludzi, którzy są tak strasznie zaangażowani, żeby wyrażać wszystkie zawsze opinie na mój temat, to jest bardzo, 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 bardzo mała, wbrew temu, co pomimo, iż są czasem głośni. Natomiast nie wiem, jakoś nie zauważyłem, żeby do mnie dociera... Może on tam gdzieś jest, może do mnie nie dociera po prostu ten hejt. Ale jakoś nie zauważyłem, żeby go było jakoś strasznie dużo, więc się jakoś a spotykasz się częściej z krytyką z tej strony właśnie bardziej, używając tego właśnie bardziej prawicowej, czy też lewicowej, używając tego takiego uproszczenia ogólnego? Myślę, że bardziej głośna jest krytyka ze strony lewicowej, ponieważ ci ludzie, jeżeli rzeczywiście faktycznie się zbierają do krytyki, to się zbierają w jakieś grupki, które teraz będą mówić, że ja jestem tam podłym człowiekiem, a ze strony prawicowej, to jest, znaczy w cudzysłowie ponownie, prawda, to jest bardziej krytyka taka na zasadzie, no, ze strony lewicowej. No tylko towarzysz Michał tak w cudzysłowie próbował mnie pozwać, prawda? Natomiast ze strony prawicowej miałem kilka gruźb po
pozwów na zasadzie, że ktoś obraziłem czyjeś uczucia religijne właśnie, albo że obraziłem symbole narodowe, albo coś takiego. Było kilka takich w sensie ludzi, którzy grozili, że wejdą na grunt prawdy, chociaż oczywiście nikt tego nie zrobił, prawda? Więc to jest bardziej takie niepubliczne być może, bo to się nie przebija, nie jest to jakieś takie manifestowane, prawda? Natomiast nie, no myślę, że bardziej głośna jest ta strona, która się po prostu tarza w tym, jak bardzo, jak to i publicznie musi się tarzać w tym, natomiast mówię, no to nie są, to te rzeczy nie są jakieś, poza tym nawet gdy to gdzieś tam się przebija, to nawet rozmawialiśmy o tym ostatnio, tak, że wydawnictwo mi się pochwaliło, prawda, że posty z informacją, że książka Szymona Fękali będzie dostępna już niedługo, są zgłaszane jako mowa nienawiści, prawda, przez ludzi, którzy tej książki oczywiście nie czytali. Natomiast i tak samo jest, że tak powiem, w komentarzach tam się wylewany jakiś hejt regularnie, ale też, jak wiem od wydawnictwa, paradoksalnie to napędza rozmowy, napędza zasięgi, także bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które w ten sposób pomagają nam docierać do jak najszerszego grona widowni, ponieważ no, nawet hejt da się, że tak powiem, zmonetyzować, że tak się wyrażę, bezpośrednio. Natomiast nie zauważyłem jakiegoś... Ja mogę powiedzieć bardzo ciekawą rzecz taką. Zdarza mi się, że się spotykam na ulicy z osobami, które mnie poznają, prawda? I coś tam, dzień dobry, prawda? Nigdy w życiu nie spotkałem się z osobą, która twarzą w twarz, która miałaby jakiekolwiek, nie wiem, która miałaby jakąś wrogość do mnie. Bardzo często spotykam się z osobami, które cześć, nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale czasem oglądam, bo fajnie tłumaczysz, nie? To są zawsze najmilsze komplementy, bo jeżeli nie zgadzam się, ale doceniam, to świetnie, prawda? Takich osób jest sporo. Natomiast osób na żywo nigdy w życiu nie spotkałem osoby, która, że nie wiem, że to w zasadzie faszyzm, prawda, legitymizuje, nie wiem, ludobójstwo, czy cokolwiek tam jeszcze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie siedzą tylko w internecie i być może świadomi też, swoich, tak, że tak powiem, rzetelności swoich postulatów, tak naprawdę. I teraz pytanie takie, które będzie i aktualne, i będzie też takim pytaniem sfery obyczajowej, co lubimy i widzowie, i ja też. I pan Aleksander Wójcik. Co pan Szymon sądzi o seksie po ślubie i czy zgadza się, ale rozumiem, że chyba chodzi bardziej przed ślubem, ale i czy zgadza się właśnie tak i zgadza się z Jordanem Petersonem, że nie powinno się mieszkać ze sobą przed ślubem? Czy ja się zgadzam z Jordanem Petersonem? Nawet nie wiedziałem, że to powiedział. Czy seks po ślubie generalnie to duże proste? To znaczy tak, no jest... Ponownie, z perspektywy katolickiej jest jasno sprecyzowane, jakie są właściwe postępowania, jakie są niewłaściwe postępowania w tym aspekcie. I ja nie mówię tego, żeby kogoś tutaj potępiać albo żeby tutaj mówić, że żyjemy w kulturze, która przyzwyczaja ludzi do różnych rzeczy i nie ma co się dziwić, że ludzie idą razem z tą kulturą. Natomiast należy sobie zadać pytanie, czy w dłuższej perspektywie pewne rzeczy są faktycznie dla nas zdrowe? I są badania pokazujące nawet, że osoby mieszkające przed ślubem razem częściej się rozwodzą. I to nie znaczy, że jak ktoś mieszkał przed ślubem razem, to się na pewno rozwiedzie, prawda? Natomiast wydaje mi się, że są obiektywne argumenty za tym, żeby podejść do tego inaczej. I ja tak dodam jeszcze od siebie taką rzecz, że nawet z perspektywy kościelnej, prawda, myślę, że na tym polu Kościół katastrofalnie zawalił po prostu komunikację pewnych rzeczy. I być może dużo ludzi znajdowało się w takich sytuacjach, no, w sytuacjach, w których wielu z nas się odnajdywało, że tak powiem, w młodości, ponieważ wiek zawierania małżeństwa idzie w górę, prawda? No to w tym momencie średnio 30-latki, prawda, się żenią, prawda? No i w momencie, kiedy Kościół mówi przed ślubem seksu nie, to
no to ludzie, w sensie to co, ten młody człowiek, prawda, 18-letni, nabuzowany, prawda, to sobie myśli, to co, to ja mam jeszcze 12 lat czekać, takiego, prawda, natomiast wydaje mi się, że ja nie mówię, ja broń Boże nie mówię, żeby Kościół nagle zmienił nauczanie, że tak powiem, w tym temacie, czy coś takiego, ale na przykład mógłby Kościół ponownie, księża i tak dalej, mogliby mówić, że mamy takie podejście i wiecie co? Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyście wzięli ten ślub wcześniej. Może mając 20 lat, może mając 21, nic nie stoi na przeszkodzie. Może będziecie jeszcze na studiach, prawda? Ale jeżeli, w sensie, że pokazać ludziom, że jest taka droga. Ja żałuję, że nikt mi tego nie powiedział, jak miałem 20 parę lat, że to jest społecznie akceptowalne brać, bo no, nie będę wchodził w tematy osobiste, ale ja? Prawda? Nie będę wchodził w tematy osobiste, ale dla ogromnej ilości ludzi w moim doświadczeniu jest kompletnie niedopuszczalnym, nie do pomyślenia, żeby brać ślub mając lat 20. I co to ma w ogóle znaczyć, prawda? I takie normy społeczne oczywiście, że wpychają ludzi w zachowania negatywnie oceniane przez moralność katolicką, bo jak mają, że tak powiem, nie wpychać. Natomiast odpowiedzią na to, bo z tego, co zauważyłem, to odpowiedzią katolicką w tym temacie bardzo często jest ani kroku wstecz, prawda? Mhm. A w sensie można nie robić, że tak powiem, kroku wstecz według nauczania, a powiedzieć, że wiecie co? W zasadzie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby młodzi ludzie wzięli ślub, jeżeli są zdeterminowani, jeżeli naprawdę widzą się w sobie osobę, z którą chcą spędzić resztę życia, to przecież nie trzeba mieć 30 lat, żeby brać ten ślub, prawda, i tak dalej. I być może mówienie o tym głośno, mówię, ja się chyba jeszcze nie spotkałem ze środowisk katolickich, żeby ktoś to podkreślał, prawda? A to wydaje się taka najprostsza rzecz, prawda? Że jeżeli chcielibyśmy, żeby ludzie nie byli wypychani z katolickiego tak, spojrzenia na tą, tak. na tą sprawę, to może po prostu mówmy im, że nie muszą, prawda? Że nawet jeśli wasi rodzice i wasi znajomi będą wam mówić, że nie, macie najpierw mieć 27 skończone studia i wypodróżować się po całym świecie, też się spotkałem z takimi, ale jak to bierzesz ślub, to kiedy byś podróżował? Boże, dobry, co? Są po prostu absurdalnie niejednokrotne rzeczy, że nawet jeżeli ludzie się wam upierają, że nie, że do ślubu macie jeszcze czekać x lat, może nie musicie. Jeżeli tylko robicie to świadomie, w sposób przemyślany i z postanowieniem, prawda, potraktowania tego na poważnie i jako stałe, można naprawdę nie czekać do 30 roku życia. To zastanowiło mnie też to, co powiedziałeś i też o statystykach, że pary, które ze sobą mieszkają w jakiś tam sposób przed ślubem częściej się rozwodzą. Ja statystyk nie znam, natomiast takie wydawałoby się, że logiczne, że osoby, które są w jakimś związku razem mieszkają, no to w jakiś sposób też są bardziej, sprawdzili się w życiu codziennym. Również wiedzą, że jest ten dobór naturalny, jest też jakby w sensie erotyczny. No, nie kupują kota w worku, to się może okazać w noc poślubną. Więc, że są jakby taką parą już bardziej sprawdzoną. Ale to tak rzucam i też czekam na Państwa komentarze, co myślicie na temat właśnie seksu po ślubie. Seksu po ślubie, przed ślubem, zamiast ślubu. Jeszcze tak. Myślę, że no, jest tutaj jeszcze pytania takie, które już w jakiś sposób odpowiedzieliśmy w tej naszej rozmowie. Są takie pytania, które też zaznaczyłam, ale kiedy tutaj teraz powiedzieliśmy tak dużo, znaczy ty powiedziałeś o swojej książce, to też powiem, że takie odpowiedzi na te wasze pytania właśnie w książce i to w takim właśnie w taki strukturalny sposób one są wytłumaczone i uporządkowane i te odpowiedzi państwo znajdziecie. Więc pozwolę sobie wobec tego, bo ja też mam zaraz, nie tak zaraz, ale też wkrótce mam komisję w Radzie Miasta Społeczną. Wybierzemy coś. Możesz jeszcze zerknąć też na te pytania, które... A tutaj jeszcze, chociaż nie, tutaj były już zadane z tej strony.
Możesz jeszcze zerknąć. Tu są, widzę, niektóre są bardzo długie. Niektóre są bardzo długie, tak, ale też są interesujące. Też jakby w związku z czasem... Gdzie Minecraft po raz kolejny. No jest, prawda? Minecraft, tak, 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 tak. I one są wszystkie bardzo były polubione w związku z tym. Tak, i drama z Karkowską. Tak. Czy praca youtubera na pełen etat zmieniła w znaczący sposób jego osobowość? To znaczy zmieniła na pewno, ale jak odnajduje się w nowej roli jako osoba coraz bardziej publiczna? Znaczy, to nawet nie jest kwestia tego chyba... To jest bardzo ciekawe, tak naprawdę mi się wydaje. To nawet nie jest chyba kwestia tego, jak się odnajduje człowiek jako osoba coraz bardziej publiczna, ale praca youtubera na pełen etat w moim wypadku oznaczała zostanie przedsiębiorcą i, no i posiadanie biura w domu. I to jest bardzo zmieniające i osobowość, i podejście do pracy. I jest w ogóle, człowiek inaczej myśli o tych aspektach, kiedy pracuje no, na siebie, prawda? Kiedy nie jest pracownikiem. Inaczej do tego się podchodzi. W moim przypadku to się na pewno objawia jakąś formą, nie wiem, czy pracoholizmu, czy bycia na drodze do jakiegoś pracoholizmu, bo mam wrażenie, że pracuje za dużo po prostu. Nie, jest już taki syndrom zawsze nieodrobionych lekcji. Tak, ale tak, dokładnie tak, bo jeżeli się ma przedsiębiorstwo, tak naprawdę chyba jakiekolwiek, to ilość roboty w niej jest nieskończona. I można siedzieć tam absolutnie bez granic, prawda? A dodatkowo, no ponownie, no ja mam biuro po prostu u siebie, ale z przyczyn, że tak powiem, praktycznych, ale jest to też nieraz kłopotliwe, tak? Bo człowiek jest w pracy i wychodzi z tego pokoju na moment, prawda, żeby coś zrobić i trzeba wytłumaczyć tym dzieciom, że tata nadal jest w pracy i nie może w tym momencie wypić herbatki, prawda, z nolkami albo z czymś takim. I jest to, że tak powiem, jest to pewnego rodzaju obciążenie, ale to mówię, to nie jest nawet kwestia z byciem youtuberem, tylko bardziej kwestia po prostu z firmą, prawda, i z samym tym, że to zmienia, to jest bardzo ciekawe, że to zmienia to faktycznie patrzenie na niejedną rzecz i takie na nastawienie do niektórych po prostu rzeczy i też buduje niestrudzony szacunek dla wszystkich innych ludzi, którzy zmagają się z przepisami prowadzenia własnej działalności w naszym kraju, bo to szacunek dla wszystkich ludzi, którzy to robią, bo jest to przygoda życia po prostu. No, a bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwu, co już mówiłam na wstępie, polecam książkę, która już w przyszłym tygodniu, czyli mniej więcej od 27 czerwca powinna być w sprzedaży. Będą również jakieś, rozumiem, u ciebie też spotkania tam w Empiku i też... Tak, ma być spotkanie w Empiku, spotkanie autorskie, zdaje się, że 27 w Krakowie, w Klubie Jagiellońskim też ma być. Zapowiem, mam nadzieję, że mnie nie oskurują za to, chyba jeszcze nie ogłaszali, w lipcu, w połowie lipca, więc będą... A konkretnie, bo to tak trochę jak z tym, urodziłem się. nie pamiętam dokładnie daty, nie pamiętam w tym momencie dokładnie daty, ale gdzieś w okolicy połowy lipca po prostu będzie, więc trzeba obserwować, więc będą okazje też gdzieś posłuchać, gdzieś zobaczyć, gdzieś może jakiś podpis wyłapać. No właśnie, z autografem. Wiem, dla niektórych podobno jest to ważne, więc też zaznaczam. Też z autografem? Oczywiście, dobrze. Z radością. Jeszcze raz dziękuję i dziękuję Państwu. I już, mam nadzieję, wkrótce kolejna rozmowa. Tak jak mówiłam, osoby, które zaproszone są do programu, to jest pan Bart Staszewski i pan Piotr Zychowicz. Więc mam nadzieję, że już wkrótce. Do zobaczenia.